Podcast Teks. Podcast o latach 90. i zerowych. Dzień dobry, witam w setnym wydaniu podcast Teksu. Mam wielki honor, ale też przyjemność powitać i jednocześnie przekazać głos do studia Bartek i Mateusz. Dzień dobry, cześć. Tak. Jest, to, jest to eksperyment, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą. Nigdy nie nagrywaliśmy wideo, tylko gościnnie, a teraz jesteśmy teoretycznie u siebie. Chociaż gości nas Studio Plac na Ordynackiej w Warszawie. E, także dziękujemy bardzo za e, gościnę. I jeszcze musimy zaznaczyć, że ten QA powstał dzięki naszym patronom i patronkom. E, I pytania, które Hubert będzie czytał, jeżeli będzie mu się chciało, prawda? No rozważę. To, to, to już zobaczymy. E, pochodzą właśnie od nich, także bardzo dziękujemy za to. Tak, jest to eksperymentalne. Hubert nie ma pojęcia, co się dzieje i nie wie, dlaczego tu jest. Zamknęliśmy go tu. Troszkę żałuję. I... Tak, już. Ale pokrywam to dobrą miną. Poza tym jakoś zdecydowałem się pochopnie i teraz głupio się wycofać. No właśnie, tak to bywa w tym show biznesie, prawda? Tak? No, Hubert... Właściwie cały czas tak bywa. tak. 20 <laughs> lat milionerzy. Że... Głupio się wycofać teraz. Tak, raz, tak. Nawet Wielokrotnie tak myślałem, ale nie, jakoś to szło samo i zajęło. Obejrzałem to już w następny sezon i tak. No, no co? w Swoją nie powiem, że wysiadam. No. Hubert, myśmy słyszeli na mieście, tak zwanym, <noise> że... Lubię, na mieście mówią. Tak, na mieście mówią, że podcast jest twoim absolutnie ulubionym podcastem i że nie ma nic lepszego w internecie dla ciebie. Naprawdę? Tak słyszeli? Tak słyszeliśmy. Mm. <noise> Bo to, nie, to jest prawda, że z lubością was słucham. Tak. Bardzo nam Potwierdzam. Miło. Potwierdzam. E, mogę, mogę, mogę teraz dwa słowa na ten temat powiedzieć. A bardzo Dzień prosimy. Bardzo e, rozpoczynam. <noise> Chodzi, chodzi o to, że imponuje mi, kurczę, mam wrażenie, że nie macie innego życia, poza życiem, które jest bazą do budowania kolejnych odcinków. Ponieważ mhm. gdybym ja miał się zajmować tak researchem, jak wy się zajmujecie, to nie wychodziłbym z chaty przez 20 godzin na dobę. Myślisz, że co my robimy? Że, my że się non stop na YouTubie i, <laughs> i czytacie jakieś stare magazyny, stare gazety, jakieś gdzieś wyciągnięte tam ze szpargałów i, i w kółko, tylko kurczę, zbieracie coraz więcej informacji. Jak gdzieś, ja, ja słyszę, że Powołujecie się na przykład mówiąc o kimś na Twittera, kogoś innego, gdzie nazwisko tego kogoś, mm. o kim mówicie, się pojawiło raz. To znaczy musieliście dotrzeć też do tego tweeta na który się powołujecie, to ile trzeba czasu spędzać w, w sieci, żeby to wszystko ogarnąć, za, zakumulować i potem yy, z siebie no. wyrzucić w programie. Imponujące, naprawdę. To prawda, to prawda. prawda. Czy znaczy, tak, właśnie, imponujące, bardzo dziękujemy. Przelew. Przelew tak, ktoś, ktoś mógłby powiedzieć, że przykre. Dobrze, że internet nie jest Ale na impulsy już dlaczego, dlaczego teraz. Przykre? No bo spiwniczyliśmy się trochę przez to, nie? To znaczy mamy mało faktycznie czasu na jakieś takie aktywności dodatkowe, towarzyskie. Dzisiaj będzie po tym nagraniu. No dobrze, ale, ale... wejdę w słowo, aktywności no. towarzyskie są w zasadzie takie panu Bogu w okno. No po co to jest? No w zasadzie no, jak ktoś potrafi przekuć sw sw swoją pasję w to, żeby tam, nie, wiem, albo pracować, zarabiać, no to w sumie jest wygrany od razu. No Ludzie to... są rozczarowujący zazwyczaj, to się zgadza. Jest absolutnie. No. to inni. Mhm. To dokładnie tak. W związku z tym, jak jesteście w stanie z tego żyć, ale jednocześnie to robić bez większego bólu, to trzymać tak dalej. Ja bym tak chciał, naprawdę. Ja często mam tak, że robię rzeczy, które... No nie często, ale zdarza się takie, które bym nie chciał robić, więc... A jednak robię z jakiegoś tam poczucia obowiązku czy z czy musu po prostu. Zacznij podcast. Zacznij podcast. Dobrze. Dobrze, nie nie, nie. nie trzeba mnie dwa razy namawiać. Zacznę. Żebyście się nie zdziwili. Nie no, nie zdziwimy się, szczerze powiedziawszy, hmm. dlatego że to jest rynek, który... Tak się rozwija, że w sumie dziwimy się bardziej, że tak niewiele osób ze świata telewizji i, i, i radia wchodzi w ten, w ten biznes. Nie? A tak wiele osób spoza świata telewizji i radia, non-stop, tydzień w tydzień wchodzą nowi, prawda? Mm. No, nie wiadomo po co czasami, ale wchodzą. <laughs> Czujesz... <laughs> Hubert Urbański surowo o mediach. <laughs> tak, Czujesz oddech na plecach młodszych i dynamicznych i agresywnych. Nie, znaczy, nie mogę czuć na plecach, bo oni są kilometry przede mną. No, to, raczej, to raczej oni mogą słyszeć za plecami moje szuranie. Tak bym powiedział. W kapciach. Tak, dokładnie. Poczekajcie chwilę. Halo? Dlaczego mnie tu nikt nie informuje? Co tu się dzieje? Co to? Jakieś nowe media? Jakieś podcasty, że ktoś gada przez dwie godziny? Wiecie, no, tak, co to tak. oznacza w ogóle ten podcast? Ten, ten podcast. Właśnie. A propos, a propos podcastów, a propos audio i tego wszystkiego, bo prawdopodobnie większość osób jak zwykle nas słucha na platformach czysto audio. Więc macie tutaj wyjątkową okazję, żeby się przełączyć na YouTube, bo mamy też obrazek. Też na Spotify też można teraz Chciałbym obrazek dać. że person. założyłem czystą białą koszulę. Właśnie Hubert jest bardzo elegancko ubrany, czego o nas nie można powiedzieć, tak. ale, ale warto, warto. Nie warto. nie źle taki samokrytyczny, <gryticzny. gryticzny>. nie. nie elegancko, wyprani, wiesz, <gryt> wszystko jest fajnie wyprani, Wszyscy <okay>. wszystko <gryt> elegancko więc wszystko okej. Hubert, no my to robimy wszystko, ten cały podcast jest po to, żeby do dostać się do telewizji i w końcu poprowadzić jakiś turniej. No tak. bo to jest główna motywacja która stała. Jak to się robi? Że jak, to się, jak doczłapać się do, do jakichś milionerów własnych praca, 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 praca <grym> jeszcze raz, praca. Mm. E, nie wiem, jak... Ja, ja, bo, tak naprawdę to jest poważne pytanie? Tak, bo mam wrażenie, że tak. Dlaczego <grym> <grym> nie? Dobra, nie. <grym> czy klapnąłeś, nie wie, czy mam... tak klapnąłeś tylko? Nie? Nie, nie. <grym> Myślę, że się chciałeś odwdzięczyć za z, z kolei te moje miłe słowa. Nawet, <grym> ale w pełni zasłużone i szczere. Wiesz to, nie wiem, ja, ja znaczy wiem, chodziłem na castingi jako młody aktor na, do różnych programów. Kiedyś było tak, że casting, agencje często aktorskie miały też na przykład dojścia do informacji o castingach na przykład do programów telewizyjnych. Chodziłem na te castingi i przeważnie się nigdzie nie dostawałem. I traf chciał, że się dostałem do, do milionerów, ale, dostawałem, ale chodziłem na castingi do innych programów, do których się nie dostawałem, a wchodziły na antenę i czasami znik, znikały po dwóch sezonach. Myślę, że jestem mm -hmm. wygrany, że akurat wzięli mnie do tego programu. I na szczęście do tych innych mnie wcześniej nie wzięli, bo nie poszedłem na casting do milionerów. No, nie, a nie, utknąłbym z jakimś formatem, robiłbym go dwa, trzy sezony, spadłby za anteny. że zamiast Rudy'ego Schuberta, na przykład. No, dajmy na to. No, no, jest no. Cieka ciekawy crossover. Ale, nie. No, tak, a chociaż nie, nie mam takich kwalifikacji jak Rudy Schubert, bo no, nie umiem śpiewać. Nie, nie śpiewasz z Katem. No. Też. Nie, <laughs> no, nie wiem. Z innymi. <laughs> mam wiele innych talentów, ale tego nie mówię. Natomiast no, na przykład taki był Teleturniej Piraci. Słyszeliście kiedyś? No, raz. Na no, kogo, wita, no, kogo no. Roszczy, tak? No, co? co? Ta, kogo Witam kogo jeszcze taki był tak, gościu, Ra który... Rafał Rykowski bodajże Tak grafandynki miał tak Takim, Tak i chodził w takich bufiastych koszulach tak. na mm -hmm. pokładzie statku No to mogłem być ja tylko że on był o. lepszy on wszedł do teleturnieju a ja nie i dzięki okay. temu potem mogłem pójść na casting do milionerów i tam wszedłem jak się uczepiłem, to tak już się trzymam. No, ale to jest ciekawe info. To, to ciekawe. Historia Polski tak. e, najspółcześniejsza mogłaby się inaczej potoczyć, gdybyś został piratem i rozdawał rafandyki. Nic no. by nie rządził dzisiaj, gdyby. Ale bardzo wiecie więcej o tym formacie niż ja, bo ja zdążyłem zapomnieć, jak tylko wyszedłem z castingu. Tam zawsze jest takie, proszę nie dzwonić, zadzwonimy. Naprawdę tak mówią. To jest jakkolwiek to jest anegdotyczne, to tak mówią. A potem, potem nie zadzwonili. Natomiast też bardzo długo byłem w jakimś takich w tym wyścigu do rozmów na każdy temat z Mariuszem Szczegółem. I tam w, na finałowej prostej Mariusz się słusznie okazał lepszy i został wybrany, i, i, i po, po prostu w ich ocenie był lepszy i, i słusznie. Ale kurczę, pamiętam, że do końca nawet na jakichś wspólnych castingach byliśmy już tam na, na ostatniej prostej. Bardzo to też fajnie wspominam i też no, to kultowy program, przecież. No. no, jasne. Ostatnio sporą karierę w tak zwanym internecie robił fragment z teleturnieju, którego nazwy już, przepraszam, nie pomnę, ale to był taki piramidalny. Piramida, piramida, piramida po prostu, po prostu. The, the Pyramid Game tak, amerykański było, format, tak? Wtedy piramidy finansowe były bardzo tak. popularne tak. w Polsce, więc naturalnie tutaj przełożyli to na język telewizji i tam y, do wygrania były soki z firmy Dick Black i to bardzo, Black, bardzo pamiętam, się przyjęło. Bo, no, moja ulubiona firma i tak były takie Dick Black i taki uśmieszek i ja tak ale, ale, że, ale co? ale i tak do, aha, ale to, to nie jest krót od Richard, okej, okay, okej okay. masz jeszcze jakieś zapasy tam? No <laughs> bo to no? jest kartoni. ważność do 2036, także tak. Potem oglądasz taki format, który, wiesz, brałeś udział w castingu, nie dostałeś się, nie? I, i, I widzisz tego gościa, który cię pokonał, to myślisz sobie, a, on ja to lepiej zrobił. Ja bym to lepiej poprowadził. Yy, no bo, yy, szczerze mówiąc, to było tak dawno, że już... <laughs> Ci goście, którzy wygrywali castingi ze mną, to już tych teleturniejów nie ma, tych programów nie ma, mm -hmm. więc już dzisiaj nie, nie mam takiego porównania, że mm -hmm. patrzę i ten. E, ale na przykład jak mówiłem sam, w, 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 wyrwałem Mariusza Szczygła tutaj z tej listy, to myślę, że on to z takim wyczuciem robił te, te rozmowy, że ja bym tam poległ już po pierwszym sezonie, bo on wchodził na takie wyżyny absurdalnych gości, z którymi potrafił rozmawiać, ale ewidentnie potrafił, gdzie ja bym poległ po prostu, więc na przykład jestem pełen podziwu, że tak jak ten program tam wszedł na jakieś naprawdę do stratosfery tych, tych absurdalnych i gości mm. i tematów, to on tam świetnie się w tym odnajdywał. No tam byli wszyscy ludzie, którzy przyciągają łyżki albo żelazka, nie? Myślę, że wszyscy w Polsce. plują tak. ogniem, tak. mają tam trzecie oko albo tak, coś tak. tak. tak, to tak. Wszystko, wszyscy oni byli tam, tak? Q&A, co nie? odcinek. Zróbmy to. Dobrze, uwaga, Ewa. Czy doświadczacie jakichś mniej przyjemnych skutków popularności? z poza podsuwaniem miliona ciekawostek, sprawia wrażenie rozmowy równych chłopaków i wyobrażam sobie, że przy spotkaniu was na żywo łatwo o, ło, ze mną się nie napijesz, tudzież a nagracie zapowiedź na panieński mojej koleżanki. Znam to, znam, tak. No kurczę, non stop, tak. A i jeszcze moje drugie ulubione pytanie, kiedy książka? No, dobrze. Zacznijmy od drugiego może. Zacznijmy od razie. drugiego, bo jesteśmy w dobrym czasie, antenowym. Tak. <noise> Mamy duże zaangażowanie. no. Książka będzie w listopadzie. Tak. Już. E, I prawdopodobnie sprzedaż. E, znaczy teraz, kiedy to nagrywamy, jeszcze nie możemy o tym mówić publicznie, ale jak już odcinek będzie publikowany, to sprzedaż pewnie już będzie. Albo ruszy, albo jeszcze nie, ale za chwilę ruszy. Tak? Możliwe, więc... możliwe, że w opisie tego odcinka jest już link do preordera. Jeżeli go nie ma, to przepraszamy, bo tak się ułożyło, ale możliwe, że jest, także warto sprawdzić. No, pierwsza połowa listopada, zdaje się. Śledźcie nasze social media i mhm. kupicie wtedy. A co to będzie powiedzieć? Tak. Tak, Możemy powiedzieć. Będzie hmm. Zbiór e, krótszych tekstów, e, które będą e, opowiadały o różnych zjawiskach z. Okolic przełomu lat 90. i zerowych. tak? I będziemy brali tutaj akurat na warsztat lata 99-2005. Wow. E, no i co? Dziedziny jak zwykle u nas szerokie, tak? od polityki przez telewizję. No właśnie, dajcie po muzykę. przykład: no, dwa, dwa, trzy tematy. Kurczę, pamiętasz na przykład jak w e, gdzie to było? Nie pamiętam, w której miejscowości, ale był kosz na głowie nauczyciela. E, pamiętasz? Tak? Ta, taka była ta, sytuacja, i to już było że nagrane w telefonem w tak. 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 E, no, i na przykład bierzemy, e, bierzemy taki temat i, i, i tam w tym tekście na przykład jest rozmowa, e, są wypowiedzi Justyny Słuchackiej, czyli dziennikarki, e, świetnej dziennikarki, która zajmuje się edukacją, która opowiada, że to nam troszkę moblowało głowy, jeśli chodzi o, e, o myślenie w ogóle o szkolnictwie i tak dalej. Więc to jest jeden z przykładów Okej, okay. Tak, tak. Fajne. No to um... książka dla mnie. Tamte czasy, i też, no? jest, poza tym, jest, że, że i, trzeba czytać. Jest też, fragment, Oczywiście. <laughs> jest też fragment o ich troje, twoim ulubionym e, zespole, ale m, ty również się pojawiasz w tej książce, ale w innym kontekście, a to mogę ci tak zapowiedzieć, żeby Strasz, cię zachęcić. Strasznie cię jedziemy tam. Tak, tak, o, tak. Jezu, fajnie. Myślę, że dostaniesz jakąś, jak, jakąś przesyłkę. Na kluczy mogę być. <laughs> <laughs> tak, jakieś tam Gate, ale też dużo pokulturowych rzeczy. No tak 70 tekstów około, takich dosyć krótkich. Także zapraszamy. Serdecznie. Ponad 60. To Ponad 60, 60, mi się 90. tak ciepło na sercu zrobiło, i tak się zastanawiam, czy jak to jest? Czy wy spe specjalnie tak sięgacie po takie tematy, że to już dla starszych ludzi są takie? Bo one nie są dla waszych rówieśników, tylko dla mojego pokolenia są, chyba. Co? Wiesz co, my jesteśmy już tacy no, tacy prze przejrzali, Takie Jesteśmy miękkie, po prostu śliwki, ja i. My mieliśmy 14-16 lat, nie wiem, gdy było rywing, nie co? Mm -hmm. Jakieś to okolice mm -hmm. 13-15. Mm -hmm. Więc to też jest trochę pokoleniowe, oczywiście, żeby nie było. książka jest dla wszystkich, dla wszystkich pokoleń, świetny prezent pod choinkę. Natomiast wydaje mi się, że ci 30-30 parolatkowie tam się odnajdą. Oh, okay. no, ale Ciekawe. nie tylko. No. O, tym, o czym mamy gadać, nie? Mamy, musimy, mamy rozmawiać o, o, o rzeczach dla dzieciaków. To, to, to niezwykle nie wychodzi, nie? Kiedy ktoś, kto ma 170 lat, próbuje. No, my już Cześć, fajna zajawka. Zajawka. Mam. Mamy zajawkę na podcasty. Steve Buscemi w Magii, tak? Tak, tak. Ja nie tak. wychodzi z reguły, więc raz gadamy o rzeczach dla gariatrii, no, dla osób, które już potrzebują z reguły jechać okay, do sanatorium. Do no, no, tak. no i dlatego słucham was zawsze z takim zainteresowaniem. Wszystko się wyjaśnia. <grym> Mamy wspólnotę <grym> pokoleniową, <grym> okazuje się tutaj, tak. E, jeszcze było pierwsze pytanie, jeśli chodzi o te... Tak, o te takie e, o, zagadywanki. O te cienie tej naszej niesamowitej popularności. E, to znaczy, tutaj jest akurat ten przykład z tym o, a ze mną się nie napijesz? I tak to jest skonstruowane, że to miałby być ten negatywny skutek. Ja nie jestem przekonany do końca, czy faktycznie jest negatywny, czy się zdarzało. No, zdarzało się nam obu i to są zawsze miłe spotkania. E, nikt nikomu wódki do gardła nie wlewał, z tego co kojarzę. E, a z, no, zdarzyło się parę jakichś takich dziwnych, przyjemnych sytuacji, gdy ktoś, nie będę mówił kto, bo to nie jest do końca anonimowa osoba, po prostu w knajpie w Krakowie przyniósł taką tackę. Z alkoholem dla mnie dla mojego kolegi, z którym byłem na piwie, bo jak był chory, miał złamaną nogę, to przesłuchał kilkadziesiąt odcinków i dzięki temu miał co robić. A to Świetliwski. Mm, nie, świetlicki nie kupowałby alkoholówką. <śmukle> <śmukle> więc tak, absolutnie sympatyczne. Czy nagramy zapowiedzi na pański i tak dalej? Zdarza się nam to robić. Nie ma tych próśb, nie wiadomo ilu, więc nie jesteśmy jacyś tacy, a no, musimy cały tydzień nagrywać mhm. życzenia urodzinowe. To nie jest zachęta, żeby o to prosić, od razu <noise> powiem, ale gdy się coś takiego zdarza, to to robimy, bo to miłe, że ktoś to uważa za prezent, nie? więc tak, zdarza się. Wszystkie interakcje są bardzo miłe, te, które miałem, podcast tekstowy, ale teraz nagraliśmy odcinek o młodzieży rzech polskiej, więc może to się skończy. Może być nie? różnie. Mogą być mniej miłe, ale mam nadzieję, że nie. Myślę, że oni nie słuchają tego, to się trzeba skupić jednak na dwie godziny na czymś, nie? A to... <noise> No. Tak, ciekaw, nie, ciekaw jestem, jaki jest ich potencjał do, do słuchania tego. Ale żebyście się nie zdziwili, także... Znaczy ich potencjał, jak się okazuje, jest całkiem spory. Tak. Większy niż chciałoby się to sobie wyobrażać. Mm -hmm. Także do zobaczenia w październiku. Ale tak, tak, Long story short bardzo. Nasi słuchacze i słuchaczki to, to są mili ludzie, więc, no, więc. nawet jeśli pytają, czy ze mną nie usiądziesz, nie napijesz, no to można to jakoś przebrnąć. No. Chcecie następne pytanie? A może? Bardzo lubię wasz podcast, mówi Piotr. Czy nie boicie się, że pewnego dnia ktoś o was zrobi podobny program w cudzysłowie i będzie równie bezwzględny jak wy dla niektórych osób, o których mówicie, na przykład Kuba Wojewódzki, Tomasz Lis lub Mariusz Max Kolonko. E, tam nie było litości. Hmm? Ja się chyba nie boję. Przynajmniej nie powiedziałem chyba jeszcze nic, co. Ta, co można byłoby mnie tam jakoś. Nie wiem. To jest ja chyba Myślę, zdanie, że du tak? dużo, tak, dużo że, rzeczy. Tak. W pokażcie, mówię oczywiście, mm -hmm, nie, mm -hmm. ale e, no nie wiem. no. Znaczy, z zasady całkiem świadomie nie wchodzimy e, w tematy prywatne, o ile to nie jest e, potrzebne dla kontekstu, tak? Czyli nie wiem. Jakieś rozwody i tak dalej, to wspominamy o tym raczej, ale, ale nie ma tam nabijek z takich rzeczy. Prywaty no bo... nie ma za bardzo. Ja też się nie boję, ale liczę się z taką ewentualnością. To znaczy, często o tym myślę, że ktoś może nas posprawdzać, a jeżeli będzie miał w sobie złą wolę, bo to zwykle jest napędzane tym, właśnie, nie? że to, to ja wytknę teraz im. Mhm. Natomiast nie sądzę, żeby to był kuba wojewódzki. Nie sądzę, żeby kuba wojewódzki się do nas schylał z tego Parnasu. Tomasz, kolonko już może, nie? <gul> kolonko myślę, że tak. Myślę, że nagranie spod, spod schodów na nasz temat byłoby <gul> nową jakością w naszych życiach. Tomasz Lis jest zarobiony, bo to maraton, to książki, to coś tam. Tweetować trzeba, no jednak Twitter zabiera <gul> Lisowi 90% czasu z tego, co widać, więc nie sądzę, ale gdyby ktoś tak zrobił, no to przyjmiemy to z godnością i z pokorą, oczywiście. Trzeba tweetować, trzeba obbować, nie? Wszystko trzeba. Mm -hmm. Hmm. Chcecie następne pytanie? Już się rozgrzali. Bardzo Smy, prosimy. Już... Piotr, inny Piotr pewnie. Mhm. Dlaczego między poszczególnymi odcinkami serii robicie kilkutygodniowe przerwy? Czy sami potrzebujecie odpoczynku od bohaterów danej serii, czy powód jest inny? To jest ten powód dokładnie. <głosy> <głosy> Potrzebujemy odpoczynku. Przyznam, że tutaj akurat Mateusz więcej pracy w to włożył niż ja, ale na przykład odcinki o Kubie Wojewódzkim są dla mnie fizycznie bolesne. I, <noise> i Byłem zmęczony po nagraniu mm -hmm. Każdego, każdej z tych części. Mm -hmm. Została nam jeszcze trzecia. Mm -hmm. Nagrywamy ją za parę dni, i już jestem zmęczony. Tak, <laughs> nagrywamy ją za parę dni, a w chwili, w której tego słuchacie i to oglądacie, to już jest. E, tak w ogóle. Tak, 99. Tak, tak, tak. E, więc wiecie, że to jest wszystko kłamstwo, że to nie jest tak. W momencie setnego odcinka. No tak, tak. My jesteśmy zmęczeni i też mamy wrażenie, że ludzie mogą się zmęczyć z takim bloczyskiem na zasadzie tydzień po tygodniu Kuba Wojewódzki, więc to jest jakiś taki płodozmian po prostu, nie? żeby ludzie niezainteresowani albo wymęczeni wojewódzkim mogli sobie posłuchać o Romanie Giertychów świetne, świetne nie... alternatywy. No tak, bola. tak, to było że jedno było przetkane, drugim rzeczywiście. Tak, tak, mhm. tak, tak, Czy lub czasopisma wróci? Tutaj może wyjaśnienie lub pisma tak. to, jest, to jest podcast, który nagrywaliśmy dla Radiotok FM. Nie wiemy, czy wróci. Nie wiemy. Ale jeśli miałby wrócić, to chętnie my wrócimy. To tak, tak, tak. To było zaplanowane jako taki cykl ośmioodcinkowy. I nagraliśmy ten cykl, i on poszedł. I chyba wyszedł całkiem fajnie. Natomiast nie od nas to zależy. Jeżeli pojawi się taka propozycja, tak, to my będziemy gotowi, ale, ale odpowiedź to nie wiem. nie wiem. Ale osoby, które nie słuchały. Lub, lub czasopismy tak, zachęcamy, żeby sprawdzić, żeby tam Tokowi troszkę ponabijać, bo chyba jest, jest fajne. Ciebie też zachęcam, Hubercie, bo, bo chyba tego nie, nie słuchałeś na razie. Tego, tego nie słuchałem, ale pracowałem w, w Toku Kiedy? Tak. No, to jeszcze kiedy to było Inforadio. A potem... A, kiedy okay, to... okay, okay. Tak, znaczy, właśnie, szczerze mówiąc, jak już o tym mówimy, to ja byłem w pierwszym składzie inforadia, które się przerodziło w Tok FM. Okay. Czyli ja w ogóle zaczynałem jeszcze, kiedy, kiedy radio było tworzone, formatowane, kiedy robiliśmy zerowe audycje w ogóle do, mm -hmm. do Puszki. Nawet nie do Puszki, tylko po mm -hmm. prostu jak do teatru, przed, przed widownią. Mm -hmm. A, I tam była jeszcze Marta Grzywacz wtedy, Max Cegielski... Mm -hmm. Maciej Orłoś okay. to był taki pierwszy, pierwszy, okay. pierwszy skład okay. dlatego to radio jest mi w ogóle bardzo, bardzo bliskie i mam do, dużo sentymentu takich mi, miłych wspomnień e, ciepłych emocji to tutaj do to KFM słyszycie tutaj tak. jakby dużo, dużo ciepłych emocji zapraszamy <laughs> A jeszcze Piotr ma trzecie, ostatnie pytanie mm -hmm. ze swojego pakietu Skrzetuski czy Bohun? Nie na Bohun no, jako, tak, postać, jak jako postać i książkowa, i filmowa Bohun. Z tego co wiemy, ten aktor nie jest jakimś najzgajem nice specjalnym, ale jeżeli mówimy o postaciach fikcyjnych e, i o tym, jak to było poprowadzone, to tak, zdecydowanie. Znam no, skrzytuski znudny, jak cholera, jakiś taki zmydło kontra to jest ta dzikość stepów, także Bohun. No. Jest ale... jakiś taki, taki konsensus wśród czytelniczek Sienkiewicza, że, 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 że dlaczego Helena leci na Skrytuskiego, mm -hmm. skoro ma obok w sumie no, może czegoś przemocowego i tak no, dalej, no, ale jednak no. ciekawszego faceta, jeśli miałbym wybierać tylko z tych dwóch. Mm -hmm. Tam jeszcze jest obok jakiś podmięta już nie rartujmy no jakby, nie. No oczywiście. No to no to ja nie rozumiem czemu Skrytuski, a nie Bohum. No. Ale w ogóle ciekawe kto czyta Sienkiewicza dzisiaj. Mhm, Minister kultury. Codziennie. No tak, dobra, załóżmy, załóżmy, że tak i że ja to kupuję, ale że on czyta, ale to, y, y, tak naprawdę nie, naprawdę ci, którzy nawet muszą w szkołach mhm. dzieci, młodzież, to chyba też nawet nie czytają, tylko słuchają po prostu jakichś albo skrótów, mhm. albo słuchają na słuchawkach tego, nie. No. Nie, że to jest taki rodzaj, to już jest jak, jak mitologia grecka, nie? To już jest tak odległe, że ciężko chyba się zbliżyć do tego dzisiaj. No, sporo osób się odbija od tego języka. Pamiętam, że dla mnie, znaczy no, tam po to, ogniem i mieszczą coś tam, okej, okay, ale krzyżacy już byli dosyć problematyczni. To znaczy nie byłem jakiś może specjalnie wsteczny umysłowo, ale mimo wszystko a ten język mnie, mnie trochę trochę wypychał. Ciekawe właśnie, jak to jest ze słuchaniem audiobooków w tym pokoleniu, no bo my nie wiemy, nie, nie znamy takich osób, bo to dziwne, gdybyśmy znali 11-letnie, nie swoje dzieci, czy tam nie z rodziny, ale, ale ciekawy, czy to jest popularne, no. no z mojego doświadczenia ojcowskiego, no. bardzo popularne i takie, to jest taki ułatwiacz, już, już, nie, już nie mówię o czytaniu, albo słuchaniu jakichś takich skrótów, bryków, takich wiesz, tam gdzie na jednej stronie możesz cały kowadis przeczytać, mhm. Ale że te trudniejsze, zwłaszcza rzeczy, które się niewdzięcznie czytają, to bardzo często przechodzą w formie tej czytanej na słuchawkach. i mhm. Taki Pantadeusz na przykład. To sam byłem świadkiem tego, no, no, jest był przerobiony cały. I tak to też sukces. Nie? Że, no, no, no. Że, że cały był przeczytany, a właściwie przesłuchany. Mhm. No, jak dobrze ktoś to czyta, to, to naprawdę uszy nie bolą, tylko ja tego nie potrafię zrozumieć, ale to na pewno jest pokoleniowe, że dla mnie jeszcze jest w tym. Taka uniwersalna ponad jakość, jakaś iberjakość mm -hmm. tego, tego 13 zbłyskowca. No, Mickiewicz był po prostu y, w tej dziedzinie no, geniuszem. Nie? Mm -hmm. Tak jak słuchasz Bacha i słyszysz, że to po prostu te nuty nie mogą mm -hmm. być inaczej ułożone mm -hmm. i że to był geniusz, tak samo myślę, że jest z Mickiewiczem, mm -hmm. że te słowa nie mogły być inaczej ułożone i są tak dobrane, co świadczy o jego geniuszu, a, a dzisiaj no, ciężko to chyba docenić i w ogóle się pochylić mm -hmm. nad tym. Dlatego myślę, w bardzo wielu wypadkach te... Mówię o dobrej literaturze, bo o złej to już nie mówię, którą też trzeba czytać mm -hmm. w lekturach. No to rzeczywiście takie słuchanie lektury jest jakimś takim, no pewnie jakimś skutecznym rozwiązaniem. No. no y być może w przypadku Mickiewicza nawet lepiej, tak? Żeby to aktor przeczytał z odpowiednią intonacją, Wieje tam, że średniówka, nie średniówka. że no, to wybrzmi. Tak, y niż, niż jakiś tam czternastolatek. Y chyba mieliśmy nagrać kiedyś odcinek o kanonie lektur yy, szkolnych, mm -hmm. bo na przykład nie mam pojęcia, po co jest w pustyni i w puszczy. Z czas szacunkiem do bardzo lubię niektóre rzeczy od niego, ale nie wiem, po co dzieciaki to czytają dzisiaj. Mm -hmm. no. no tak, zwłaszcza, że no jest tak, tak, tak jeszcze nie, nie w ogóle tak od, od jakby te ka kanony też... Yy... Jakby to powiedzieć, no i tych, tych relacji społecznych, poprawności politycznej w ogóle. No, mm -hmm. To jest tak niepoprawna książka. A nawet dzisiaj, poza tym, nie? No to to Mega. Jest dużo innych świetnych, przygodowych książek, no. które mogłyby spokojnie być czytane przez nowszych przede wszystkim, tak? Takich, które nie powstały ile tam 100 lat temu, nie? Nie no. mam pojęcia po co. No, ale... no a nie, że Nel umiera w baobabie na, na, na febrę <grym> przez 50 stron. No to prawda. No. <grym> tak, tak. To pamiętam, pamiętam tą. Ja jeszcze pamiętam. Nel. E, jak Nel pamiętam, <laughs> tam Neli, jak że, pamiętam, w którym kinie byłem na tym i że z klasą byłem w podstawówce, na tym jeszcze pamiętam. Aha, bo Kuba Wojewódzki Kuba ma, ma, to, ja nie to pamiętam. Ja ja wiem, to w książce, anegdotę, nie, 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 ale, jest jest jest, ale moje wspomnienie, się, tu, tu się kończy, okay, nie ja, nic dalej, nie, 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 nie spodziewałem się, się <laughs> po mnie, że dobra. pojadę dalej. Reagowaliście w inny sposób na ten sam film, dobrze. Tak, tak, hmm. z, w porównaniu z Kubą ewidentnie tak. Tak, nawet tej drugiej ekranizacji nie, nie oglądałem. A to w ogóle ciekawy wątek jest w kinematografii polskiej, że, że jak się chce mieć sukces biletowy, to są albo albo kombinujesz, jak nakręcić dobry film, albo jak nakręcić lekturę. Tak, tak. Szkoła, w obu, w obu wypadkach możesz liczyć na ewentualnie na sukces. Tak, tak. Ten boom był 20 lat temu, ale czasami się to wciąż zdarza, że ktoś się tak rzuci na temat historyczny. Temat historyczny był ostatnio. Ten dzisiaj ten myślę, myślę, że te tak. tematy mhm. historyczne, to już nie musi być lekturowe, ale historyczne też gwarantuje, bo tak te wszystkie jakieś takie wyklęte historie dzisiaj też mhm. sprawiają, że minister tam gwiznie w gwizdek i, i, i szkoły muszą mhm. na to iść i znowu się robi frekwencja. Film tak, tak. tak, filmu stało ostatnio tak. i, i średnia frekwencja podobno. Hmm. No, ale pewnie się nie przejmują tym, skoro do, do, dostali pieniądze ministerialne, więc sypnięto. No. Dobrze. To, no. co? Mm -hmm. to może... Następne pytanie sobie panowie życzę. Oczywiście, bardzo prosimy. Służ, służę uprzejmie. <laughs> yy, o, tu mam jedno, może, od, bo to jest znowu pakiet od Karoliny. Ale zacznę od tego pytania, bo to akurat mi się wybiło przed oczy. Janusz Wajs, Stanisław Aryster, Kazimierz Kaczor, Karol Strasburger, Tadeusz Sznuk. Gdybyście mieli spośród osób prowadzących teleturnieje w latach dziewięćdziesiątych i jak to mówicie, dwutysięcznych, tak? Zerowych. Zerowych, okej. Okej, tak, no właśnie, ciekawe. Polską, trudnym językiem. Mhm. Wybrać jedną ikoniczną spośród tych wymienionych, na kogo byście postawili, które teleturnieje w ogóle oglądaliście, a które was nudziły? Kochani, co my możemy powiedzieć w tej sytuacji? Absolutnie Oczywiście... jest głupie, że nie wymieniła jednej osoby w, tej, w tym tutaj. Oczywiście, tak. powiemy Tadeuszowi. Shame, no... shame, tak? <laughs> nie, y, słuchajcie, tak, jest tutaj pewna wyraźna luka, co jest dosyć zabawne, bo, bo nasi patroni patronki nie wiedzieli. Mówiliśmy o tym, że będzie niespodzianka, ale nie podawaliśmy szczegółów, żeby tego nie spalić. No więc... to boli, no boli, no co wam powiem. sporo przykrości dzisiaj no. Hubert z waszej strony musi, musi doznać. Przepraszamy, Hubert. Tak, jest, jest mi trochę głupio, znaczy ja zawsze lubiłem teleturnieje i oglądałem też ten najtisową telewizję, więc pamiętam też Miliard w Rozumie z Weissem. Wielka gra to jest po prostu najtrudniejszy format na świecie. Nie? To tylko po prostu te zwierzęta, które żyją po 100 lat i tak dalej, to, to oglądają, no bo to, dla nich to jest chwila, nie? a dla człowieka no, to jest absolutnie pięć godzin bardzo statycznego grania, powiedzmy. Teraz mi głupio, nie chcę tutaj robić jakiejś um, gelaterii, ale ja lubiłem zawsze milionerów, więc w sumie jest to dla mnie takie jakieś po prostu miłe miłe ciepło na sercu, że, że robimy to, co robimy. O, no, familiada nie, no bo on to nie jest wiedzowe, tylko to jest takie strzelane, więc. Ja byłem ja, raz w familiadzie. Ty byłeś raz, tak. Ale czy byłeś fanem wcześniej? Kogo? Szaszburgera? Czy... No, po prostu format. Nie, e, nie, no myśmy poszli ironicznie, ale jak już prawie wygraliśmy, w sensie odpadliśmy, tam była piąta <grym> runda, nie? Prawie <grym> wygraliśmy i tam zabrakło nam jednego pytania. Ale tworzyliście jaką formację jako Niemcy? Z kolegami to... poszliśmy jako gracze planszowi. A jako gracze ta... planszowi? E, A, myślałem, tak. że to skoń... myśmy podpisali jako gracze, Ludzie się dzisiaj raz że playas. No nic, było bardzo miło. E, pan Karol opowiadał dowcipy, które nie wchodziły na wizję. W <grym> Mili, nie mogę iść Ale śmieszne. śmieszne, no, bardzo. Jest, śmieszne. Czyli mieli jakiś filtr, jakieś minimum przyzwoitości na zasadzie: okej, okay, dobra, to nie, jest. Niech ja pan Karol wiedział tłumacz. podczas opowiadania, że to nie pójdzie, ale, ale tak. próbował Próbował to przepchnąć, jakieś takie największe grubasy. Ale, ale wiecie co, że byłem wiele lat temu już w Bułgarii i oglądałem bułgarską familiadę. O. I hmm. nie, nie pamiętam jak się nazywał ten prowadzący. Wyglądał trochę jak taki bułgarski Danny DeVito. Hmm i był, tak, to było naprawdę zabawne. Ja byłem tak zaskoczony, że w ogóle ten format dostał inny... Byłem zaskoczony, że Familiada może być zabawna. No, no, wiesz, ona ma inny charakter mm -hmm. w, w Polsce za sprawą tego prowadzącego Karola Strasburgera, który to robi ikonicznie już od wielu, wielu lat. A tam po prostu to był zupełnie inny program. Tak jakbyś, mm -hmm. wiesz, wziął, nie wiem, tą samą sztukę i zagrał ją zupełnie inaczej, wiesz. Mm -hmm. nagle to jest zaskakujące, że można tę, 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 tę sztukę wystawić inaczej. I tak było właśnie w wypadku te, tego formatu. Było to za Skakujące. On był rzeczywiście taki diabolicznie śmieszny, ten, ten dany Devito bułgarski. No to więc... jak Karol, dokładnie. Jak Karol? No, w sumie. <słuch> 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 tak, ale inaczej. Tak, tak, ale wszystko było po bułgarsku, wyobraź sobie. ja. <słuch> <Wow. słuch> <Wow. słuch> e, ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię. E, lubię milionerów zawsze. I to, jest, I to też jest. Wiadomo, że to jest wazelina, ale rzeczywiście lubiłem. W przeciwieństwie mm. do. Teleturnieju, który leci na TVP. I mniejsza z tym, że TVP to nie, mam, to nie jest nic osobistego. Ale moja mama to ogląda i czasami, jak jestem u mamy, to to leci. Postaw na gdzie... milion. Postaw na milion, leci w dół z tego miliona. Tak. I dlaczego ja lubię milionerów? Dlatego, że lubię teleturnienie, które są uczciwe w stosunku do gracza, w sensie, że tam są na przykład te progi gwarantowane, gdzie może już wiesz, że coś masz, już nikt ci tego nie zabierze, już tam nie będzie urbański stał pod studiem, nie zabierze ci tej walizki z pieniędzmi, nie? Natomiast tam dokładnie te pieniądze lecą w dół. Znaczy, nie mogło lecieć w górę. No, spadają w każdym mm -hmm, razie, tak? Mm -hmm, I. Mm -hmm. Jest to bardzo nieuczciwe, tym bardziej, że... Tam się nie da wygrać. Tam w końcu wychodzisz, z reguły masz 1750 w kieszeni i się, że cokolwiek w ogóle dostałeś. Nie? Niesamowicym. My, my, my odbyliśmy z patkiem rozmowę na ten temat. Nie, nie pamiętasz, że to było w Sarajewie, żeby było tak, tak, kosmopolitycznie. tak My W Sarajewie chwilę przed zabójstwem Arcyksięcia, Fra Franciszka Ferdynanda <laughs> rozmawialiśmy o tym przed, przed hotelem, i Bartek mówił o tym, to jest tak nieuczciwe. Ja mówię, nie, kategoria uczciwości w kontekście nieuczciwa. <laughs> ale nie, jest nie mówię za o zależności o Ale Maria. Was, tak, ale ty mówisz, nie, bo to jest takie skurwiałe i tak dalej, i tak dalej. Mówię nie, przecież jakby warunki gry są ustalone, więc mnie to nie oburza po prostu. Mm -hmm. Mnie to nie oburza, tylko mówię o tym, że, ten, że temat postaw na milion jest, jest obecny w tym uniwersum, jakoś tam zakulisowo. Ja byłem raz na nagraniu, bo mój kumpel z dziewczyną tam występowali, Damianek. Ile wygrali? Nic. No, tak bym się no, spodziewał właśnie. zegarek dostali. Potem sprawdzili, ile kosztował. Nie, nie wiem, co powinienem to mówić, ale 200 zł, nie? Więc są droższe. Ale jest no. też druga strona medalu, no? że jak idziesz do milionerów i tam odpadniesz z zerem. No, to taka siara, nie? No to jesteś bohaterem mema. No, no trochę. No. No, no, czas, no. Przez krótki czas, ale no. Znaczy, ja się nie odniosę do tego, co powiedziałeś, <grym> bo to konkurencja wie. Niezręcznie no, nie <grym> jest w ogóle się rozwijać na ten temat. Powiem tylko jedno, bo czuję się w obowiązku, że jak porównamy się z innymi teleturniejami obecnymi albo byłymi, które, których już nie ma, no to naprawdę nie pękam, bo dajemy ewidentnie, to są fakty, największe pieniądze w, mhm. na rynku w Polsce. No bo teraz dwa jeszcze są. Nie? No teraz tak, teraz, teraz znaczy, w, w połowie października są te odcinki specjalne, Aha. które tak, bo tam oferujemy 2 miliony złotych, i no co, no, nie, mogę, no, nie mogę nic powiedzieć, ale. No, także tak. No, natomiast yy, przy tych wszystkich innych teleturniejach, to na, naprawdę te nasze wygrane są i statystycznie, i pojedyncze, te, które są do wzięcia, to wszystko jest naprawdę na takim poziomie. Po setki tysięcy złotych, mm -hmm. także że myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Mm -hmm. O STR nawijał kiedyś o tobie, że każdy milion bezpański zgarnia tam kubert urbański. Oh, taki tekst. No, ale, lat temu. Ale to jest pomysł, gdyby na przykład byli na prowizji pieniędzy? Że, że zawsze mi, że, albo, że jak wtedy, jak te pieniądze, które są zaoszczędzone, czyli nie wydane w nagrodach, to no. ja powinienem mieć od tego prowizję. O, to tak. był było no. kapitalny pomysł. Pensji, muszę, z tym, muszę z tym pójść do, do, do stacji pogadać no, no, z dyrektorem no. finansowym. Wtedy naprawdę by ci zależało na tym, żeby ci ludzie nie tak, wydali. Tak, na pewno? Ale mnie zainspirowałeś teraz, no. Dodatkowe źródło dochodu. Ale dobre, świetno, dobre, świetno, dobre. Świetno, no. Ale popatrzę y, jeszcze, że jest ta wspaniała Stanisława Ryster przy wielkiej grze tutaj wśród mm. nazwisk i no naprawdę, ja też to pamiętam, to jest taka postać, kurczę, która, no nie wiem, no wszystkich nas pewnie jakoś tak tam się wdrukowała w mm -hmm. głowie, tam jej głos i w ogóle ta, ta cała powaga tego i merytorycznie też cały poziom tego teleturnieju, ale gdzieś ostatnio dotarłem też do, do materiałów, że ona była którąś z kolei prowadzącą, że tych prowadzących w poprzednich latach to było... Przed nią przynajmniej 4 albo 5 osób. No, Kompletnie zapomniane. Ten w ogóle. Program był emitowany chyba przez jakieś kilkadziesiąt tak. lat. No, od rozbiorów. O tak, od jeszcze syliny, tak. tak. Z drugie, tego, pod mm -hmm. Bitwa pod Cydynią. tak, tak. Ale tak, 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 tak. On, ta, ona była strasznie zimna. To, znaczy, to był w ogóle taki zimny program. No, jest jakaś wątpliwość, jest ta komisja, to ci specjaliści, tak, jesteś tak. um, akademicy i oni rozmawiają przez 40 minut, czy można mm -hmm. to uznać w ogóle, a ona była taka chłodna. Tak to jednak potem się ten taki model na zasadzie, tak. że chcesz, żeby ten uczestnik Czuł się dobrze, jakoś tam. Mm -hmm. on, się, on się gdzieś tam. Przyjął w telewizji, a na. Ale to zobacz, ale to zobacz, jak ta dry TV, jak to, jak to szybko przestało być trawione przez, przez widza. Że jak, no. jak w krótkim czasie z takiego programu, który przez no, 10, 10 czy 10 lat funkcjonował i był akceptowany, był naprawdę ciekawy i oglądany. Jak nagle od tego, od tych czasów, jak szybko musieliśmy to wszystko pozmieniać, mhm. żeby żeby dzisiaj było to rzucanie jajami i tam nie wiem, wskakiwanie do beczki z zimną wodą, i tak dalej. To przez nie przede wszystko. Przez tak jak mnie? ty no, ja I ta została przez takich. Ja, ja, my, ja myślę, że ci nasi milionerzy to też jest w ogóle już dzisiaj muzeum, mm. że, że my też już dzisiaj jesteśmy, tworzymy jakąś klasykę, bo znowu ta telewizja ewoluuje, z, czy media w ogóle z, dosłownie z sezonu na sezon. I coraz coraz musi być coraz dziwniej, coraz bardziej zaskakująco. Ja pamiętam, taki był teleturniej, którego nie. Najwyżej nie, nie sobie to wytniecie. Mm -hmm. Teleturniej taki, który widziałem w. Też z 15-20 lat temu. W, w Polsce go nie było. W Stanach to prowadził John McEnroe przez chwilę. Mm -hmm. Taki słynny tenisista. Mm -hmm, mm -hmm. Taki ty, typ, podkurwiacz taki. Nie wiem, czy mm -hmm. pamiętacie go z kortów. Ciągle wściekły. Ciągle, ciągle kłócił się ze wszystkimi. I teleturnier polegał na tym, że zawodnik wchodził do studia, dostawał Kładł się na takiej leżance, przypinano mu taki czytnik tętna. Mhm. I wcześniej przed programem ustalano jego tę tętno spoczynkowe, każdy ma trochę inne. I to tętno spoczynkowe musiał utrzymać, i w momencie, w którym utrzymywał to tętno spoczynkowe, mógł odpowiadać na pytania. I miał wyjściowo też chyba milion dolarów w kasie, mhm. na swoim koncie. I w momencie, w którym przekraczał tętno spoczynkowe tam o x%. Z jego licz, licznik wskazywał mu, ile mu, o ile mu topnieją te pieniądze, tam nie wiem o 100 dolarów co sekundę, mhm. czy jakoś oh. tak i czyli jak umiałeś zachować spokój i to tętno spoczynkowe, to mogłeś odpowiadać na pytanie i tych pytań było tam do, do, do końca 7 czy ileś, mhm. tak Natomiast jak się zaczynałeś denerwować i tętno ci się lekko podnosiło, to słyszałeś jak pik, 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 i ta forsa ci topnieje. Więc musiałeś się uspokoić, zrównać tętno spoczynkowe i wtedy mogłeś odpowiadać na, na mhm. pytanie. I y, jeszcze dodawano im różne takie elementy, które miały ich poddenerwować. Ja widziałem odcinek, w którym nadzawodnika spuszczono na takich stalowych linkach aligatora. Tak go płasko nad nim tak nagle. Tak po, po, podwieszono go na nim tak zupełnie z znienacka, żeby się przeraził i żeby mu tam skoczyło pod sufit to tętno. I, i to, to, to daj, a to już było 15-20 lat temu, daję to jako przykład mm -hmm. tego, jak, jak duże jest poszukiwanie ciągle czegoś nowego, no. jakiejś ekscytacji, jakiejś dziwności, jakiegoś, nie wiem, tam, a do góry nogami, a na jednej nodze musi skakać i odpowiadać, a tam z zamkniętymi oczami i tak dalej. Także my, nasza formuła siedzenia na fotelu i odpowiadania bez limitu czasu na pytania. No. Jest moim zdaniem już dzisiaj też muzeal. Mhm. No ale to prawda. To pra no bo to jest jakieś fascynujące, że ta, tak statyczny program jak Wielka Gra mógł istnieć, nie? w sensie, że jest takie szlachetne to jest, ale jak się myśli o formacie milionerów, to nie jest jakiś bank bank. Można się zawiesić na jakimś pytaniu, ile tam chcesz. To, znaczy, tak. to już tam pewnie no, wiesz, więcej, jak to tak. realizacyjnie wygląda, ale nie ma tak, że ktoś przychodzi, no jakby odpowiada, no już, ABCD, no, jakby to jest proste. Więc to faktycznie jest trochę staroświeckie, nie? A, a działa cały czas. No sądząc po, ja, ja, ja mówię, że działa, ale ja jestem subiektywny, ale ratingi pokazują, że działa, no, także no, no. bardzo za, zawsze jestem wdzięczny widzom, jednocześnie myśląc, no, znają się widocznie. Mm. ile najdłużej się ktoś zastanawiał nad... Pytaniem? Mieliśmy takie żywo. pod... Myślę... <śmiech> <śmiech> nie widzimy, z tego tak, ale rozumiem. dowoziliśmy jedzenie, także... <śmiech> <śmiech> co? Widzenia z rodziny. która osoby umarły na sali. Było tak gdzieś, ja myślę, <laughs> około 40-50 minut był taki zawodnik... Ojej. I oczywiście, no. Ale, ale wiesz co, to nie, nie potrzeba nawet tyle, ja myślę, że już po kilku dłuższych minutach, po dziesięciu minutach nawet, mm -hmm. to, już, to już widzisz, że to ma znamiona klinczu mm -hmm. że to jest jakiś, jakaś zawieszka taka, z którą po prostu to jest jakaś taka kliniczna sytuacja mm -hmm. bo to, to, to wtedy jest jakieś zaczopowanie takie i ten, ten moment decyzyjny w ogóle już gdzieś znika, rozpływa się we mgle, jest problem i trzeba wtedy no, trochę pomóc człowiekowi, powiedzieć no bo, że mu, musi coś, jakąś decyzję podać, Objąć. I a już nie mówiąc o widowni, która po prostu odpływa po 15 minutach, mhm. oni nie są w stanie śledzić, bo to głównie polega na tym, że człowiek siedzi i się mhm. nie odzywa, tak? ale, ale zgodnie z regulaminem y, oczywiście może to zrobić, natomiast nikt tego nie robił świadomie, żeby sabotować program, tylko mhm. to były poszczególne przypadki na osi czasu. Tych, tych ponad 20 lat, kiedy no po prostu się ludzie no, zamalowywali do kąta, jak to się mówi, tak? I mm. mieliśmy parę takich przykładów, ale pojedynczych, no. A, Ale oczywiście widzowi tego nie serwowaliśmy, bo... bo no jasne. Zdawał trzeci z o który się zastanawia. Ludzie by rzucali telewizory przez tak, 72, 3. <śledź> typ się rozbił w międzyczasie, no. <śledź> <śledź> tak. się wydarzyło podczas tej gry. Tak? <śledź> <śledź> Wracamy. No. Dobrze, to co? Tam. Tak, to jedzenie chyba, nie? Ktoś... Kulinarna kategoria, to mhm. też Karolina. Dania, które kojarzą Wam się z dzieciństwem i wczesną młodością, a których dziś już nie jecie, niestety albo istety. Mięsne rzeczy mi się kojarzą, których dzisiaj unikam. Ryby zaczęły mieć z powrotem. Mhm. Nie jestem z siebie jakoś bardzo dumnym, ale, ale tak, ale, ale schabowy już, już nie przeleci, więc już nie poleci. Nie przeleci też. Ale mm. chodzi o to, że ty mięsa nie jesz, tak? tak a tak, wstydzisz się, tak. że ryby jesz, tak? Tak, że nie jesteś nie, nie, nie dumny. Nie wstydzę się jakoś bardzo, nie, no, 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 że nie jesteś dumny, no, powiedział. Byłem zadowolony, jak byłem konsekwentny w okay. mm. mięsa, a e, wróciłem do ryb. E, natomiast raczej nie wrócę do słabośćcaków. A owoce w morza? Słucham? A owoce morza? Wchodzą, wjeżdżają, wjeżdżają, mm -hmm. tak, tak, tak. No. Mm -hmm. krów i świń i kilku innych zwierząt. Ale ma, macie tak Służ. na przykład, bo ja oprócz, y, no tak, ja jestem cały czas na Krawędzi, ale no, jem mięso rzadko, ale jem. Na przykład ośmiornice to jest dla mnie taki osobny temat w ogóle, że na przykład lubię ośmiornice, czasami jak gdzieś jestem w miejscach, gdzie dają ośmiornice to jem, a to jest w ogóle jeszcze inaczej niż z rybą, bo coraz więcej jakby jest takiej świadomości o tym, że spośród tych wodnych stworzeń na przykład ośmiornice są wybitnie inteligentne, czyli teraz gdzie my jesteśmy że jest ośmiornica, my i kotlet schabowy. No tak, no bo jak jest śledzia, no to tak nie masz takiego poczucia, że, że wsuwasz... Że jakieś ta, mądrale. Tak, no, mądrale, ale z ośmiornicą. Szkoda intelektu. No. No. no kurde, nie wiem, znaczy no bo ja też, ja też oszukuję trochę z, z rybami i z owocami morza, ale no to jakieś tam krewetki może raz na ruski rok. Co do ośmiornicy, to ona jest dla mnie trudna pod względem i samej jakby struktury mhm. powiedzmy. I ja też mam trochę fobię związaną z niektórymi zwierzętami tam oceanicznymi, a więc nie przemógłbym tej fobii na zasadzie, e, zjemcie, gnoju nie? i przestanę się bać. Nie, 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 to po prostu trzymam się od tego z daleka. Tak też, też, też oszuk znaczy oszukuję, no, to jest jakiś tam wybór. Nie wiem, mięsa, mięsa, no, no normalnie, ale ryba to też mięso, więc czasami. Ale przypomniało mi się właśnie a propos tego pytania, bo ja mam taką jedną rzecz z czasów y, takich 90 Jestem z niedużego miasta, czy tam z niedużych miast i tych pizzerii nie było zbyt wielu wtedy, a jak były to po prostu słabawe. Pamiętam, że moja mama zawsze w soboty robiła, powiedzmy, że to jest wariant pizzy, w sumie są miejsca we Włoszech, w których on jest nawet akceptowany jakoś tam, bo to jest taka pizza, powiedzmy drożdżowa, krucha i tak dalej, mm. i tak dalej. To, to, to taka trochę pizza po polsku, ale jednak już nie pamiętam, chyba, chyba na Sycylii gdzieś się to uprawia i ma to swoją nazwę, nieważne. I z pieczarkami i tak dalej, i tak dalej. E, I to był smak soboty e, i rozmawiałem ostatnio z moją mamą, wspominaliśmy, że to było spoko i w sumie, no teraz jakby w każdym nawet w jakimś tam mniejszym mieście jest jakaś napolitańska po prostu, e, ale może by trzeba do tego wrócić. To było, to było dobre, no. To było dobre. Albo mi się tak wydaje, bo byłem dzieckiem i miałem udane dzieciństwo, więc. No, no czyli było dobre. Czyli było dobre, no. No tak, bo jest dużo rzeczy, które jedliśmy albo jemy, ale, ale co innego jest poczuć, że dobre, a co innego się pochwalić. No, mm, mm -hmm. no tak, no kanapka ze smalcem, na przykład. Mm -hmm. no kurczę, no, to jest smak dzieciństwa, mój na przykład. Mm -hmm. A jednocześnie no, mało wyrafinowanie to brzmi. No tak, ale jest. gdyby dorzucić ogórka jeszcze. No to... Tak, tak, sam dobra, tak, tak samo, Małgorzata. <laughs> krem de la krem. Tak, tak, tak. Aby ich <laughs> 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 Stop. Przerywamy na moment, żeby podziękować naszym patronkom i patronom imiennym, którymi są Grzegorz Kycz, Lepszy Niż Nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Jaczka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur wyjazdy kolarskie, wszystko z głowy, Foka i Morświn, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Ewenement Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, web96.pl, blog o dawnym internecie, Malina Dunajska, Kicia Pestka, Alicja Sikora, Tomasz Hajdyła, sklep dla kociarzy kociarnia.pl, Ciepły z miejsca, Żabuś oraz parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra Markety. Uff, bardzo wam dziękujemy i wracamy. Słuchajcie, jeszcze jedno jest pytanie od, tak. od Karoliny, mhm. e, a właściwie ona nawet za, napisała tak, no i najważniejsze, tak, bo to jest pewno. ostatnie z rzędu, kiedy odcinek o Zbigniewie Buczkowski? Kurde, no będzie chyba, nie? Może kiedyś będzie, no jest to, postać, jest, to postać, jest to postać, jest to postać, kropka, jest to postać, która nas jakoś tam fascynuje, wydaje mi się, że w, w pewnym sensie każdy odcinek podcastu jest o Zbigniewie Buczkowskim, mhm. nawet tak między wierszami. Że podcastek z dlatego istnieje, ale to jest kurde postać, która zbiera sporo tam wątków i produkcji, więc fajne, fajne. Ale mamy troszkę takich bardziej ikonicznych, tak obiektywnie ikonicznych, e, troszkę więcej e, takich postaci do odhaczenia, więc nie obiecujemy tego Buczkowskiego tam kurczę, w styczniu 2024, ale może będzie. Kurde, musimy dotrzeć kiedyś do pana Zbigniewa, tak żeby zdjęcie sobie postawić. Po i zrobić. po pazurze i po tych paru no, osobach, które jeszcze no. nie doczekały się swojego odcinka. Nie? No, no, no. no, no. Hmm. Bartosz ma pytanie. I to fajne pytanie: Ja sam chętnie usłyszę, co mm. powiecie. Jeśli mielibyście do wyboru urodzenie się w dowolnej dekadzie XX wieku, w konkretnym miejscu, aby być świadkiem pewnych ruchów przemian, kształtowania się subkultur, to która dekada i miejsce by to było i dlaczego? Ja bym chyba nie chciał się urodzić w innej dekadzie. Mi się w ogóle podoba to, że. Mm, nie wiem, chyba, chyba o tym mówiliśmy kiedyś w jakimś Q&A, nie jestem pewien. Mi się bardzo podoba to, że mój życiorys się załapał na papierze. Że załapał się na taki kult jednostki, który był który w momencie te, te, takim szczytowym, był naprawdę mm -hmm. takim, że nie dało się powiedzieć niczego złego i, i, e, i niewiele osób, wydaje mi się, z, z innych krajów w naszym wieku ma takie doświadczenie, nie? Mm -hmm. No bo nie wiem, prezydenci nie, ma, nie mieli, nie wiem, czy politycy znani, czy nawet muzycy nie mieli aż takiego poważania, jak miał Wojtyła w Polsce, nie? Mhm. Takiego wręcz dziwnego czasami, takiego, że dosłownie, nie wiem, w klasach, w szkołach wiszą obrazki z nimi, to nie jest jakiś plikas y, polityczny, tylko mhm. jest to rzeczywiście coś, co ludzie robili z własnej, nieprzymuszonej woli. I mhm. to było fajne w moim Jakoś tam. Ale, ale, mhm. ale to jeśli mówisz o, o tych czasach, to też y, drugą postacią y, był Wałęsa według ciebie? No, Wałęsa tak... bardzo szybko tam skruszał. nie? On... No skrusza, ale, ale, ale w tym momencie to, to była druga postać o podobnym statusie. Ja jestem 87, więc ja, ja już się załapałem na Aha. ojca, który narzekał na Wałęsę jako prezydenta. Okay. nie? Ale... Ojca świętego, który ojca świętego, który narzekał, tak? Rzucał w Castel Gandolfo kapciem w telewizor. Co za za prezydentura? E, więc ja już pamiętam Wałęsę polityka. Nie, nie pamiętam Aha. Wałęsę przywódcę. WT... Ty pamiętasz, przepraszam, że tak. Tak, tak. Ale tak, no ja już pamiętam Skruszonego wałęsa. takiego już niepopularnego, o którym Kazik śpiewał straszne rzeczy Aha. i ten, i Skiba, czy Liktyca, mm -hmm. czy nie, jak się nazywa wokalista Liktyca? Ten, ten... J.J. to JJ, jest JJ, tak. ksywa, nie pamiętam jak mm -hmm. ma na nazwisko, no. no. Okej, okay, pytam o tym, bo ja pamiętam jak w osiemdziesiątych latach, na przykład to był pierwszy, pierwszy raz kiedy wyjechałem za granicę do, do Francji w osiemdziesiątym roku, nie, nie pytaj jak, nie wiem jak to się stało, mm -hmm. był bardzo dziwne bo to był pobór wtedy do, do wojska, powinienem iść. I w, byłem miesiąc w Paryżu i pamiętam, że e, we Francji e, rodzice nadawali dziewczynkom imię Waleza. Imię mm -hmm. no jak, okay. to, jak to nie był kult, no, no wiesz, jasne. No, jasne. I naprawdę, tak naprawdę było. Więc, e, więc dlatego pytam o, o to, jak można to porównać. Ale rzeczywiście tam termin ważności był diametralnie inny w, 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 w wypadku obu no, On roztrwonił, tak? przed pięćdziesiątką roztrwonił to, co nazbierał, tak? tak? Mhm, tak wcześniej. Tak, tak więc no tak. a ty Mateusz? no myślę właśnie mmm, będzie trochę taka negatywna odpowiedź mam wrażenie, że już gdzieś o tym mówiliśmy ale może w, jakimś, w jakiejś gościńce, w jakimś wywiadzie ale było coś takiego ja w to w ogóle nie wierzę, nie wierzę w to całe kurcze, dlaczego nie mieszkam w Paryżu tam, <zys> 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 tam jest straszne pieprzenie e tak ogólnie, to, znaczy, to nie jest atak w stronę tutaj y autora czy autorki w stronę Bartosza Natomiast nie wierzę absolutnie w to myślenie, i dla mnie właśnie kwintesencją tego myślenia, i przepraszam, powtarzam się, gdzieś to mówiłem, ale nie mamy aż tak wielu rzeczy ciekawych do powiedzenia. Jest to, że jak jest piosenka Beach Boysów z Pet Sounds z 65., I Just Wasn't made for these times. Eee, śpiewa tam Wilson, chyba, eee, to ktoś pisze w komentarzu. O kurczę, album chciał się urodzić w latach 60. Jakby ziomek, no właśnie on, jakby on z perspektywy lat 60. śpiewa o tym, że on tutaj nie pasuje, a ty mu piszesz, jakby, jakaś meta-opowieść się z tego robi. Wydaje mi się, że po prostu gdzie nas ta loteria genetyczna rzuciła, tak jest okej, okay, poza tymi rzeczami, o których Bartek mówił. Myślę, że to był interesujący czas. Interesujące dzieciństwo, czasami nudna ze względu na jakieś reglamentowane rzeczy, tak, brak dostępu do tego, 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 bo mimo wszystko w latach 90. dzieciaki też się musiały z tym mierzyć. Jakoś estetycznie mnie interesują te rzeczy typu tam 77, Wielka Brytania, tak. punk rock, potem jakieś nowo, nowofalowe, postpunkowe rzeczy, ale to estetycznie to dobrze wygląda, są do, dobre fotografie, po prostu ci, Robert Smith w prochowcu, jakieś takie tak. tego typu. Historię, ale czy chciałbym żyć w Wielkiej Brytanii przełomu lat 70. i 80., i tam jakieś um, w latach 80. dalej, jakieś thatcherowskie rzeczy i bezrobotni górnicy? No, tak średnio, no tak średnio, więc nie wierzę w ogóle w to, że istnieje jakiś czas, który jest jakiś szczególnie przychylny ludziom. Wydaje mi się, że to po prostu sobie tak działa, zmienia się estetyka i jakieś tam okoliczności, natomiast nie ma jakiejś perfekcyjnej. Epoki, jest ok tak jak jest. To znaczy, świat to koszmar, wiadomo, jest, jest ciężko, tak mówiąc najogólniej. Nasze pokolenie też nie trafiło na jakiś super moment w historii świata nasze w sensie 20-30-latkowie, powiedzmy, ale akceptuję to i nie mam mm -hmm. za bardzo wyboru, także spokojnie. Mm -hmm. Lepiej tak nie marzyć, bo się któregoś dnia obudzi się jako chłop szczecinny, który <grym grym> całe 12 godzin dnia tak. przerzuca gnój z lewa na prawo i umrze w wieku 32 tak, lat. Tak, więc... tak, 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 To, to też prawda. Tak, no w ogóle jest ta teoria, że trawa jest zieleńsza po drugiej stronie no, no, płotu, no. zawsze i zawsze, no szkoda, że nie tam, tylko tu u mnie, tak? Więc... Chemia z Niemiec. Ale, tak, ale to on, <grym> z Niemiec, to dobre jest też, tak? Ale ja... nie, bo. To, to u mnie uruchomiło też takie myślenie, że ja, ja, ja mam takie dwa, dwa myślenia mam o, o tym, że są takie dwie dekady albo takie dwa momenty, które, gdzie myślałbym, że by mi się podobało, aczkolwiek na końcu prawda jest po twojej stronie. Znaczy, że na końcu rzeczywiście jest tak, że, że wszystko jest hmm. dobre, dopóki myślisz o tym i patrzysz tak, o, że za tamtymi dwoma płotami to byłoby hmm. dużo fajniej. Ale ja, za, za ja myślałem momenty? o przełomie XIX i XX wieku, tak do II wojny światowej, żeby jeszcze zaznać tej in, innej Z, żeby Europy. Zaznać pierwszej. bo to Wiesz co, jak czytałem Rubinsteina wspomnienia, to że... No właśnie, no, no, widzisz, ale nie, że, no oczywiście tak, no ale, ale że do do, wojny, do pierwszej wojny światowej to był inny świat, in, inny porządek. Zresztą to Rubinstein o tym pisze we, we wspomnieniach, w autobiografii, że rzeczywiście oczywiście zależy gdzie, no jak się urodziłeś w carskiej Rosji, to tak, średnio, nie? ale i w wielu innych miejscach, ale, ale rzeczywiście ten porządek po, po Sarajewie, po I wojnie światowej, i Peryt i tak dalej, i, i, i potem między i II wojna światowa, to już, to już był to już inny porządek świata, ale rzeczywiście to, to była taka zmiana jakościowa w XX wieku, która potem się już nie powtórzyła. Mhm. Znaczy, te, te czasy były jednocześnie jakoś fascynujące, a potem rzeczywiście bardzo się zmieniło, bardzo, także no, że potem już nie było szansy zaznać podobnych relacji, podobnej estetyki i myślenia i w ogóle, nie wiem, życi, życia społecznego. Oczywiście, że pod warunkiem, że się urodziłeś we właściwej kamienicy mm -hmm. z, z właściwym statusem, tak, no, i, 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 i społecznym, i, i, i finansowym. Kiedyś A... chyba Lem powiedział, Aha, no, no. Na takie pytanie właśnie, kiedy chciałbyś się urodzić, on powiedział, że podał jakiś taki orientacyjny okres, kiedy ludzkość poradziła sobie z robactwem. W sensie z owadami, insektami, mm. pluskwami, <laughs> pchłami i tak dalej. Dzisiaj wiemy, jak co robić, kiedy mamy dobrą no pluskwę? Tak, tak, no Wtedy... tak. No. <gry> no, żyjesz z pluskwami, tak? Jak a a, a drugi, drugi, drugi moment, jeszcze myślałem o takich latach 60., żeby zaznać ich już jako młody człowiek, tych latach 60. -tych w Stanach, tak? Tej mm -hmm. rewolucji seksualnej, mm -hmm. um, tych czasów hipisowskich, co oczywiście też było czasami wojny w Wietnamie, na przykład, więc mm -hmm. to takie znowu wybiórcze wyobrażenie jest oczywiście mylące bardzo. Ale tak, myślałem o takich dwóch momentach, takich, żeby żeby móc żyć w tamtych czasach patrzeć na to jak te zespoły powstawały jaka to była inna troszeczkę jeszcze obyczajowość która później gdzieś tam się w wchodziła w takie formatki poprawności politycznej i tych wszystkich rzeczy, które były później w 80., -tych, 90. -tych latach. Ale z drugiej strony myślę na przykład, że moje pokolenie też nie ma na co narzekać, bo jest to, to, to jest przekleństwo, to jest, to jest jak, jak ten spel taki, obyś żył w ciekawych czasach. Mm -hmm. nie? I to jest to, to wcale nie jest miłe życzenie, tylko raczej takie jak splunięcie na kogoś, obyś żył w ciekawych czasach. Ale w sumie rzeczywiście jak już żyć, to żyć w ciekawych czasach. Mm -hmm. no. I na przykład, nie wiem, no, moje roczniki... Połowa lat 60. no to jest na przykład świadomość, że można było żyć w czasach tych przemian wszystkich mm. i na przykład przeżyć solidarność, stan mm. wojenny i wszystko, co było później, to też nie mam na co narzekać. Dzisiaj jest mniej ciekawie, mam wrażenie, że jest dużo takiej bieżączki, ale tak mm. nie ma jakichś takich epokowych rzeczy, które. Ale jeszcze dużo przed nami, zobaczymy, co, co się wydarzy. No, bo wojnę więc. No, no tak, tak, ale no tak, to może teraz mówisz o ostatnim roku więcej, ale, ale generalnie, że jest, no teraz jest mniej ciekawie, niż było parę dekad wcześniej, moim zdaniem, z, z tego punktu widzenia. Ale też mówię cały czas o perspektywie europejskiej, polskiej, no bo to <laughs> zależy, gdzie żyjesz. Jak będziesz żył w Kabulu, to masz, to masz inaczej. Tak, tak. tak, tak. No. Mamy wojnę za miedzą. Setny odcinek podcasteksu. Hey! <laughs> napoje gazowane, świętujemy, dobra. No dobrze, chcecie następne pytanie, czy... Mm -hmm. Czy co? Ja bym zrobił następne. Proszę uprzejmie. Prosimy, e, czy czujecie się autorytetami, pyta Michał, w kwestii lat dziewięćdziesiątych, zerowych, czy, albo czy czujecie, że otoczenie tak już was traktuje? Ja mam zbyt niską samoocenę, żeby się czuć autorytetem. Zwłaszcza w tak szerokim... E, Powiedzmy, to macie jak całe dwie dekady w ogóle, nie? Mhm. Zastanawiając się nad tym, to znaczy, nie mam problemu z odpowiedzią, nie, nie czuję się absolutnie. Czy są takie osoby, no to się zdarza, wydaje mi się, że to jest często no, po prostu no, miłe, jest to komplement, często na wyrost. Jest też masa osób wśród naszych słuchaczy, którzy no, mocno siedzą w tych 90-sowych rzeczach i czasami też wykopują coś, o czym my nie mieliśmy na przykład pojęcia, więc to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś tam omnibusami. Teoretycznie można być tam, nie wiem, historykiem średniowiecza, nie wiem, znawcą starożytności, a my tutaj sobie nie możemy z, z dekadą jedną czy drugą poradzić, no, ale tu jest tyle tekstów, że to nie sposób, że my po prostu się uczymy i poznajemy. No więc, tak, więc nie czujemy się obaj autorytetami absolutnie. Czasami ktoś to zasugeruje. To miło, dziękujemy, ale, ale nie jest to prawda. Wszyscy, wszyscy jakby, jeśli chodzi o naszą społeczność, tak zbieramy te jakieś, zbieramy te wątki, tak? Ktoś nam coś podrzuca, mhm. sugeruje. Nie pomyśleliśmy o tym. Fajne źródło. Więc jesteśmy tutaj, jesteśmy jedną rodziną. Tak? To ale, ale to może jakaś skromność przez was przemawia, ale ja powiem wam tak, że hipotetycznie jakbym pisał nie wiem, kryminał, który by się w 90-tych latach działo, albo, pis, albo pisałbym scenariusz do, do filmu, który się dzieje w tamtych czasach, to ewidentnie bym się, wyobrażam sobie, mógł do Was zwrócić, żebyście mi na przykład osadzili to w rzeczywistości. I, jako i konsultanci. Jako, no, czyli to jako autorytety, super, tak, które, które potrafią, wiesz, wyłuskać te najciekawsze, kontekstowo najciekawsze tytuły, wydarzenia, nazwiska, wiesz, takie, które by nadały historii, którą. Hipotetycznie bym opisywał, mhm. nadałyby taką właśnie wiarygodność czy, czy, epokową. Na pewno moglibyśmy się przydać przy tego typu robocie. No, wyobrażam sobie to, ja bym chętnie tego typu fuchę wziął podejrzewam, że Bartek też mhm. i wydaje mi się, że moglibyśmy coś wnieść. Natomiast dla mnie to nie jest analogiczne. Dla mnie, jeśli chodzi o jakieś takie moje poczucie, nie wiem, czy to jest jakieś. Ja też nie czuję się jakiś specjalnie skromny, W sensie ani sobie nie dodaje, ani sobie nie ujmuje, to znaczy, jakby... Keeping it real, ale na przykład Olga Drenda, jeżeli chodzi o znajomość wielopłaszczyznową wątków związanych z przełomem lat 80., -tych, 90., -tych i też samych 90., no tutaj ja już bym określił ją tym słowem. Na przykład, nie wiem, czy Olga tak, tak o sobie myśli, nie? ale gdyby mhm. ktoś tak powiedział, że jesteście autorytetem, jakby patrz na Drenda, zobacz, co, co Drenda wie i jak się w tym wszystkim um, porusza. Pozdrawiam przy okazji. Propsy, tak. Propsy absolutnie. No. Jeszcze jest drugie pytanie od Michała. Czy Bartek to skrócona forma od Bartosza? Bartłumieje, czy może Stanisława? Aha, Bartłomieja. Niestety, to jest nudna odpowiedź. <grym, 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 to znaczyłeś sobie. Czemu niestety? A czy nie? Bartłomiej jest rzadszą, rzadszą formą? Bartosz, Bartoszów chyba jest więcej chyba w życiu tak tak publicznym niż Bartłomiejów. Nie? Mhm. W ogóle historia tego imienia jest bardzo dziwna i głupia trochę, bo mhm. moi rodzice nie wiedzieli, jak mnie nazwać. Miałem być dziewczyną w ogóle i okazało się, że nie, więc trzeba było na szybko kombinować imię. Więc mój ojciec zajrzał do kalendarza i powiedział, że imieninę ma Bartłomiej. I to nie jest prawda. Sprawdzałem miliony kalendarzy. I tak poza tym, poza tym, tym wszystkim. Zapytałem jakichś rodziców, ale to czemu chcieliście, żeby miał urodziny imieniny tego samego dnia? Przecież to jest najgorsze, mm -hmm. dla dziecka zwłaszcza, nie? Mm -hmm. Że ma jedno święto zamiast dwóch. A nie wiem, jakoś <grym> Po prostu to nie chciał powiedzieć, że nie wiem, no, po prostu no, nie, nie wiedzieliśmy, co dać. Nie? To imieniny tego, Tak Tak, przepchnął po prostu swoją jakąś wizję. To jak dziecko się rodzi 31 grudnia i jeszcze dostaje Mieczysław Sylwester. <grym> <grym> wszystko ma kompilację, wszystko. Urodziny, tak. imieniny, Sylwester, <grym> wszystko w jednym. Raz dostanie prezent i niech nie zawraca głowy. Tak, tak, no tak, no tak, to. to jest praktyczne, no. Ale to jest rzeczywiście są takie imiona, które mogą być takie, jak jest Juliusz Julian, na przykład, prawda? Mm -hmm. I on jest Julek na końcu. Tak. A, a w zasadzie nie wiadomo, o jakie imię chodzi. Niesamowite. Nie? Aż się zamyśliłem. Zrobiłem takie refleksyjne. Ale wybiję Was z tej refleksji kolejnym pytaniem od Wojciecha. Czy znacie, i jeśli tak, to jakie takie szeroko powielane historyjki, które z prawdą miały mało wspólnego? U mnie za dzieciaka częstym tematem były nowe mistyczne GTA, w którym będzie można polecieć do Rosji, wchodzić do każdego domu i takie tam. No, mi przychodzą do głowy tylko i wyłącznie rzeczy apokaliptyczne. Ja bardzo mocno. No, a też, też chyba o tym wspominałem. Przepra w ogóle przepraszam z góry <laughs> za wszelkie rozczarowujące odpowiedzi, jeżeli tutaj jakieś powtórki z naszej strony padają, ale pamiętam ten, ten 99 i poza tam całym gadaniem o pluskwie milenijnej, to było bardzo dużo gadania o, o Nostradamusach, nie Nostradamusach, przepowiednie i ta opowieść, że chodzi szatan po mieście i pyta, która jest godzina, twoja ostatnia, by, 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 by i tak dalej, i tak dalej. I ja byłem. Ap jako tam 10 absolutnie tym zestresowany, tym bardziej, że mocno wierzyłem w jakieś takie rzeczy metafizyczno-magiczne, więc jakoś tam odetchnąłem, jeśli chodzi o tę pluskwę milenijną. No. Do kiedy wierzyłeś, w Mikołaja? Bo ja długo na przykład? 20, do 27 no, roku życia. Tak, to ja ostatnio jakoś no. <laughs> Ja, ja ostatnio miałem, mam dziwną historię z taką, z taką, z taką plotką, która chodziła po, 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 po świecie. Nie będę podawał może tej personaliów, to było w jednym z ostatnich odcinków. Mm -hmm. Był kiedyś program telewizyjny w Polsacie, który prowadzi, prowadzony był przez młodych ludzi. I poszła kiedyś jakaś taka plotka dziwna, że ci prowadzący mieli wypadek samochodowy, jedna osoba zginęła, druga była sparaliżowana. Czyli taki koszmar zupełny. I powiedziałem to w odcinku i powiedziałem, że to była dziwna plotka, dlatego że ja potem wiem, dowiedziałem się, że to się nie wydarzyło, tak? Ja słuchałem tego odcinka, tylko to nie mogę sobie teraz przypomnieć o kim... No ale okej, no Nie chcę dalej puszczać takich koszmarnych głupot, nie? I po tym odcinku ileś osób napisało do nas. Z różnych części Polski, bo ja myślałem, że to być może była jakaś lokalna taka, na Mazowszu, coś tego, nie? Nie, napisało ileś osób z różnych części Polski, że oni też słyszeli tę historię. Mhm. Więc to, to było coś, co po prostu krążyło mhm. w latach 90. prawdopodobnie. I, I tak, ja w to uwierzyłem, wierzyłem to przez wiele lat, dopóki się na szczęście nie okazało, że to... Jakaś bzdura. Mhm. Ale ja na przykład pamiętam, że z dzieciństwa swojego, takiego z lat 70. na przykład, jak były po, no ce, celebryci, celebrytki nie? w telewizji, osoby, które mhm. były. Właśnie nie, źle mówię, bo to nie, nie były. Nie można ich było wtedy tak nazwać, no ale to były gwiazdy telewizji czy mediów szeroko pojętych, czy wąsko pojętych, bo wtedy były wąskie. Mhm. I, I ponieważ nie było żadnych źródeł na temat tych osób, mhm. w związku z tym ja pamiętam, jak moja mama z taką. Z, informowała mnie o tym zupełnie tak jakby miała 100% pewności, że tak jest i na przykład mówiła tak, oni są parą w ogóle, albo to jest jego kochanka. I tam na przykład, nie wiem, się pojawiał na przykład Jan Suzin i Edyta Wojczak, gdzieś tam coś prowadzili, a moja matka mówiła tak, ale w ogóle zupełnie tak jak mówiła o swojej siostrze, mówiła tak, oni są razem już od tam dłuższego czasu. Tam. I tak w ogóle i nie wiem skąd ona czerpiała tę informację, bo przecież nie było żadnych teletygodnia, żadnych gazet, żadnego internetu, nic, wiesz, nie było tego wszystkiego, co dzisiaj jest taką nad źródłem informacji. I, a, a jednak były jakieś takie właśnie gdzieś to się musiało ukuwać i, i potem przechodzić z ust do ust i potem nagle się stawało taką no, prawdą objawioną, że, tak, że ona ma z nim dziecko. Ja się dowiedziałem wczoraj, trochę niewidome, osób, ale Na trochę, że Nawałka był w związku z Torbicką. Jeszcze jako piłkarz był. Adam Nawałka? Adam Nawałka, tak. Późniejszy selekcjoner był w związku z Grażyną Torbicką i pomyślałem sobie, jaka piękna para. No bo on piękny, ona piękna. Nie, nie wiedziałem. Nie, mi, Milczę, bo Grażyna Torbicka wiem, a Adam Nawałka bardzo kojarzę, ale... E, tak, ja rozumiem, tylko... No, tak, tak, ale... No, no, bardzo nie, możliwe. Nie, jak, jak rzucisz jakiekolwiek piłkarskie nazwisko, to ja jestem dziecko we wtedy po prostu. Nie? Ale, Ale tak. <noise> Zbigniew <Bale. głos> Dino Badzia. <noise> no to się łączy akurat z Nawałką, bo on też grał w Wiśle, a Dino Badzia dostał na Wiśle nożem w głowę. Tak, Noż w głowie Dino Badzia. Tak to jest. Marek tak, Piwowski. filmowski tak. Eee, to nie wiedziałem, to jest ciekawe. Zacząłem myśleć, ale co, z Torbiską, a nie, nie, nie z Krystyną Loską, ale nie no. znaczy, nie, no, bo, znaczy, bo, 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 nie, znaczy można, no, nikt nikomu nie brać, ale że Hubertowi mama nie mówiła o tym, że, że są razem, to nie jesteśmy Nie, razem. właśnie ja jakoś nie wiem, <laughs> chyba złożę zażalenie, <laughs> poproszę, żeby mi to wyjaśniła, dlaczego <laughs> nie otrzymałem tego piece of information. No, telefon o 17. No, i mama nie. Powie, a nie są razem, oni nie są razem. <laughs> Ale ja, wiesz, najbardziej pamiętam nawet nie te fakty, tylko te, te, te konkretne informacje, tylko ten taki rodzaj takiego. A on pasował takiego przekonania, ona, że ona mówiła o tym mniej więcej tak jak e, ziemniaki się soli po ugotowaniu na przykład, nie? że jest taka mm -hmm. prawda. I tak mm -hmm. samo, że to była prawda, że oni są razem i mają dziecko. I to było takie, mówiła to tam, nie wiem, że patrzyła na ekran i mówiła tak, o oni są razem mają dziecko. I ja tak, aha. No. I, takie, i w tyle było tak. skąd ona to wie? A w ogóle, a w ogóle jak się robi dziecko? No dobrze, a Maciek, mm. proszę pana, a kiedy jakiś merch będzie na bazarku można kupić? Mm. Mm, będzie prawdopodobnie. Będzie. Planujemy w tym roku. Coś będzie na pewno, tak. E, więcej niż jedna, więcej niż jedno zwierzę, więcej niż jedna rzecz, mamy nadzieję, a e, być może w chwili, w której to oglądacie, już coś istnieje fizycznie, e, zobaczymy. Na pewno y, będzie do świąt, to znaczy tak, żeby coś tam sobie na prezent kupić. Także, z tą książką razem. Y, razem z, z książką. książką. Także, także nie, nie, nie rozbijajcie świnek z karbonek jeszcze. Y, idziemy, idziemy po Wasze pieniądze. Po prostu. Chcemy Waszych pieniędzy. Bo tylko o to chodzi. Magdalena pyta, czy włączył się Wam już podcast tekstowy Filtr? To znaczy, bywając w różnych miejscach i widząc różne rzeczy, myślicie sobie o to, by się nadało do odcinka? Hmm. Ja staram się tego unikać, to znaczy, on, on oczywiście się włącza, to głównie przy czytaniu czegoś, co nie jest teoretycznie związane z podcasteksem. To znaczy, gdy czytam coś tak od sobie, nie do odcinka i myślę o tym, o kurde, to jest fajny trop, czy coś tam, i trzeba by to zapamiętać albo, albo zapisać. Ale staram się to odsuwać, bo my po prostu naprawdę mamy tego podcasteksu w ciągu doby. 15, 16 godzin i, i sen, czy tam 17 godzin i sen. Nie wiem, wydaje mi się, że nie chcę mówić za ciebie, ale że Bartkowicz chyba się częściej włącza na zasadzie, że ej, a może to by było do czegoś tam. Mhm. Tak, mi, tak mi się wydaje, ja staram się z tym walczyć, ale to jest, nie? Jest. To jest. Y, z reguły to nie jest wykorzystywane to takie spontaniczne rzeczy. Nie? No, bo to ale są czasami jest. takie, no, bo to są takie strzały, no. czasami w, w ciemność. Nie wiem, czy tak się mówi w ogóle, ale Ale, ale mogę powiedzieć, ale są. Że, że, że zawsze jak trafiam przypadkowo w jakimś miejscu na jakimś, jakieś stare czasopismo, typu jakieś, nie wiem. Twój styl 97, czyli Playboy 99, to przeglądam w poszukiwaniu rzeczy do odcinka. No dobrze, to teraz moje ulubione pytanie, Skąd które nazwę? jest pytaniem Katarzyny. Ulubiony żart który z was zacznie. Mój ulubiony żart to jest ten żart, co go Mateusz wysłał kiedyś do czasopisma Dobry Humor. Tam był taki... Nie Wysobe. wiem, czy znasz tę historię. Tak? Nie. Szczepan Sadurski, w dużym skrócie szef, szef tego, tego periodyku, wykorzystywał pomysły czytelników, czytelniczek do robienia rysunków, które umieszczał po następnym Dobrym Humorze. Bez zapłaty wykorzystał pomysł Mateusza, który polegał na tym, że Luke Skywalker oddawał mocz, a... Joda, stojący obok, powiedział, niech mocz będzie z tobą. To jest mój ulubiony żart. Dlatego jest ten podcast w ogóle, bo ten żart powstał. Ja dotarłem do Mateusza przez ten żart właśnie. Tak, tak, tak. My zaczęliśmy <laughs> wtedy pisać do siebie tam listy do Sulejówka, Świebodzice, Świdnica. Tak to wszystko latało. E, miałem dziewięć lat od razu. Nieskończone na swoje usprawiedliwienia się dziewięć. 29. To był 98. chyba styczeń, kiedy to poszło, i tak. Ja myślałem, że to jest świetny żart, i to narysowałem, ale ten rysunek, bo tam były też żarty rysunkowe, a może nawet głównie. On był, no, może niezbyt wprawny, więc mistrz Sadurski to narysował, ale zastanawiałem się jakby do dziś nad. Tym mindsetem, brzydko mówiąc, dorosłego mężczyzny, który dostaje żart od ośmiolatka i daje go na. Ok bo to jeszcze poszło na okładkę dobrego humoru rysunki 1,98. Pamiętam, bo jeden słuchacz mi go wysłał niedawno. To też jest mój ulubiony żart. Powiem od razu, tak. To tutaj się zgadzamy, absolutnie. Jeśli chodzi o Sadurskiego, tam było jeszcze. Pierdolę, tam, tam szły w ogóle czasami takie rzeczy. Jest na okładce któregoś tam, którejś z tych gazety chyba super dowcipy, bo ich było kilka z tego super presu. Są dzieci, które stoją nad kiblem, z którego nie wiem, czy w, w chlupie po prostu. Nie, nic nie chlupie. Nic nie chlupie, tak? Oglądałem go dzisiaj, naprawdę, dzisiaj jest, to, wy, jest, tym, jest tak. to wystarczająco subtelne. No tak. w każdym razie dzieci stoją nad, nad tym sedesem em i jedno z nich krzyczy Kinder Czekolada, a drugie krzyczy Tam zjem wszystko. Zjadłbym je jeszcze tyle, bo to było reklamy, zjadłbym je jeszcze. tyle. Zjadłbym je tyle, tak. I to jest podpisane, że to jest żart, rysunkowy żart roku 1996. <laughs> to był wspaniały rok. <laughs> <laughs> Atlanta, Igrzyska Olimpijskie <laughs> i ta okładka. No, tak, no nic nie mówi bardziej lata 90. niż, niż czasopismo do o Murzynach. O ja, jezus, tam były straszne rzeczy. Ale jedna rzecz mi przyszła do głowy, jeśli wolno, zapytam. No hmm? że sobie to wytniecie i nie weźmiecie tego. Ale teraz, bo tak, ja zawsze myślę o tym, po, po co się grzebać w starych rzeczach, tak? Po hmm. co się w ogóle grzebać w historii, tak? i i myślę sobie, że no jest w tym jakaś logika, bo historia jednak daje jakieś odpowiedzi na to, co się dzieje teraz, albo co się może wydarzyć, jak się tego umiejętnie z tego korzysta. No to, to jest z tego jakiś wymierny pożytek. Ale na przykład to, to samo pytanie chciałbym Wam zadać, jak teraz o tym myślę, bo grzebiecie się w, w tym, co na Pawlaczu jest, tak? Co tam leży, w tych gratach, które są na Pawlaczu. Tam. I teraz jaki jest z tego pożytek? Dla mnie osobiście jest takie, że to jest ciekawe bardzo. Znaczy, mm -hmm. To jest bardzo ciekawe zajrzeć, o czym pisał Tomasz Lis w 1997 e, i, i spostrzec, że na przykład cały dyskurs był bardzo konserwatywny wtedy. Nie? Że, że jak ktoś, na przykład prawicowy publicysta, napisał Felieton o tym, że kara śmierci spoko, to musiał zawsze wtrącić akapit. No, papież jest przeciwko. Dlatego teraz wyjaśnię, <grym> dlaczego ja jestem za nie. Mm -hmm. Że to jest bardzo interesujące. Ci ludzie wciąż żyją, publikują i. E, i, I są obecni w e, mniej lub bardziej w przestrzeni publicznej, i fajnie jest powiedzieć: Sprawdzam i zobaczyć, co tam się właściwie działo, i, i prawie nikt te, tego nie robi. Są osoby, które to robią w internecie szczególnie, no ale myśmy chyba zapełnili jakoś tę lukę. A mm. przy okazji nas to po prostu interesuje. Nie? No dobrze, ale nie, nie, nie tłumacząc, nie broniąc y, tych czy innych przykładów, to jednak jest tak, że znowu w. No, w, w, w ludzką aktywność, no też się wpisuje element czasu, czyli coś, co mówili 20-30 lat temu, no ma prawo się zdezaktualizować, no bo życie się toczy do przodu, oni weryfikują swoje poglądy, więc czy, czy jest to tak istotne, żeby pamiętać, co dany polityk, publicysta mówił 30 lat temu, skoro ma święte prawo do tego, żeby z, z, zmienić te poglądy? Czasem, czasem nie jest rzeczywiście, czasami jest tak, że ludzie zmieniają poglądy i super, i na zdrowie, i to jest też interesujące, że te poglądy, ale czasami jest, jeśli na przykład zastanawiamy się dzisiaj, dlaczego, nie wiem, czarne protesty były parę lat Temu i dlaczego mamy takie e, prawo dotyczące aborcji, jakie mamy. No to być może właśnie dlatego, że w latach 90. nikt sam za bardzo e, się nie wychylał z, z, z powiedzmy, e, z poglądami Pro Choice. Nie? Mhm. Więc konsekwencje tego, co się działo wtedy, odczuwamy wszyscy do dzisiaj na różne sposoby. Nie? E, natomiast faktycznie e, rzadko chyba robimy jakiś taki taki czysty prezenty, że O Jezus Maria, kto miał takie poglądy straszne i tak dalej. O. Staramy się, no, staramy nie, się, robić, się no, nie robić, staramy tak. się nie robić rzeczywiście, to znaczy, no ja nie wiem, nie, nie chcę tego jakoś uszlachetniać, zgadzam się z Bartkiem, to jest ciekawe, tak, nas to jakoś kręci. Mm -hmm. Zajawka, zajawka podcasty. A, poza tym, a propos tego, o czym wspomniałeś, że to pomaga jednak bardzo często zrozumieć pewne procesy, to jest nieodległa historia, a jednocześnie odległa. Więc jakieś składanie tego dokupy jest interesujące i jeszcze a propos tego, co powiedziałeś o tym, że dlaczego, czy to ma znaczenie, że ktoś powiedział coś wtedy, przecież mógł potem zmienić? Jasne, to znaczy wydaje mi się, że mimo wszystko w nas nie ma aż takiego inkwizytorskiego ducha, to znaczy to nie jest tak, że my tutaj przychodzimy i będziemy rozliczać wszystkich sukinsynów, z wszystkich senatorów z... Jan Szafraniec, oczywiście. Szafraniec, tak, to nasz, jest tam... nasz, nasz ulubiony z Że będziemy wszystkich yy, rozliczać za to, co powiedzieli. Natomiast pewnej optyce to, to ma znaczenie, mm -hmm. nie? I tak a propos tego lisa, nie? że jakby patrzcie. A co za zaskoczenie, że jest jak jest, skoro wtedy, wtedy, wtedy. No, staramy się jakoś te, te klocki poukładać po prostu. I też no, samemu sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, nie? Bo, bo nam to pewne procesy, skoro my mieliśmy wtedy, nie wiem, 4, 6, 7, 8 lat na przykład, no to chcielibyśmy to poukładać sobie. A nie macie takiego uczucia, że yy, yy, skoro jest to coś, co Wam przyświeca, i właśnie to powiedzieliście, że bolesne jest to, że Wy mając tę świadomość, yy, czy, czy znając te fakty i dzieląc się nimi, że na końcu, jak na to patrzycie, to, to nie, nie macie wrażenia, że to niestety nie ma żadnego znaczenia. To, no, to nie ma. Znaczy, nie ma też w tym kontekście, rozmawialiśmy przed, przed wejściem na antenę, że, że, że w Polsce ciężko jest się tak skompromitować, żebyście wcale no właśnie, nie właśnie, To właśnie to mam wyjście, na myśli. Nie? No nie ma, no ale jeśli ktoś tego słucha i, i, i nie wiem i e, jesteśmy w stanie zrobić podcast dzięki któremu ktoś się dowie czegoś interesującego to czemu tego nie robić, no to, jest, to jest też nie ma znaczenia nie wiem, teoretycznie działalność historyka, który zajmuje się antykiem no nie? No to, nie ma to znaczenia nie no tak, wpływ, ale, ale my mówimy nie. o rzeczach bardzo bieżących, mhm. które były, ale dzisiaj też są, czyli mówimy o mhm. krótkim wymiarze czasu. Ale nie dochodzi do Was taka konkluzja, o której ja, ja ją słyszę czasami w głowie, że po co ludziom, prawda? Nie potrzebują jej. Wiesz co? No, my też nie wiemy, na ile jesteśmy w stanie, nie wiem, zmienić tok myślenia kogoś, kto jest na przykład jakoś bardzo. Zastygły w swojej opinii na takiej zasadzie, że wiesz. Te, te, też niekoniecznie to jest jakiś cel działania tego, tego podcastu. Przecież wiadomo, też nie chodzi o przekonywanie już przekonanych i też mm -hmm. się często łapiemy na ten dobra, no to już z tego zrezygnujmy. No tak było akurat przy Wojewódzkim, że no, my bardzo dużo tego materiału widzieliśmy. nie, I już w pewnym momencie, no dobra. No, Aż bardzo bolało. Jakby tak, tak. No, I absolutnie, absolutnie się nie, nie dziwię, więc wydaje mi się, że jakieś tam przebicie, jakieś tam dotarcie do niektórych osób, które. Teraz oczywiście idę w jakieś takie ideolo-klisze, ale które są jakoś tak mocno nie, albo bliżej zdecydowanie prawej strony, że czasami uda się nam do kogoś dotrzeć na zasadzie, że, tak, że ktoś nie, nie, nie odejdzie ze wstrętem, na zasadzie, że jakichś dwóch lewaków coś tam gada, więc to już jest spoko, to jest pewien sukces. Natomiast, jak już pojawiło się hasło znaczenie, no to w takiej sytuacji komunikacyjnej, w której my działamy, to znaczy nagrywamy, przygotowujemy, Nagrywamy, wypuszczamy to i tego słucha x osób, i te osoby na to reagują, i dla tych osób to jest rozrywka też często, bo po prostu rozrywka. No, bardzo się śmiałam na siłowni, bardzo się śmiałem w komunikacji miejskiej, dużo tego typu wiadomości dostajemy, ale też no, jakaś tam powiedzmy merytoryka w tym wszystkim jest, więc to już jest znaczenie, nie? Mhm. Czyli, czyli w sytuacji komunikacyjnej, którą my uprawiamy. Wytwarza się znaczenie po prostu. Jakby mi to wystarczy, bo też wydaje mi się, że nie dopisujemy jakichś wielkich, uh, jakichś wielkich nie wiem, manifestów do tego, co robimy na zasadzie, że to jest taka baza w ogóle. Tak? No, mhm. Nie mamy jakiegoś zaplecza teoretycznego, jeżeli chodzi o podcasty, tylko to robimy, bo, bo nas to ciekawi. No. A propos tego, co powiedziałeś przed sekundą, bo ty, jeszcze raz to powiem, żeby wybrzmiało. Mhm. Setny odcinek. I mm. temu też ja zawdzięczam swoją obecność, gratuluję Wam. I Dziękuję. chciałem podkreślić jedną rzecz, właśnie korzystając z tej okazji: że jest to sprowokowane tym, co, co zacytowałeś przed chwilą, że Macie Wiskomika. Że jesteście y, śmieszni, ale w sensie zabawni. Mhm. Że to po prostu jest y, no, mega śmieszne też y, bardzo często. I że oprócz całej tej z tego wszystkiego, co, co właśnie jest tak imponujące, od tego zacząłem w ogóle, jak się tu spotkaliśmy, to że to potrafi być strasznie śmieszne, że wasz sposób narracji, widzenia świata y, czasami, y, wy nawet parodiujecie, czasami, czasami naśladujecie głosy albo jakieś sytuacje, albo y, jakieś mikroscenki, tworzycie takie. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi w ogóle, bo przecież nie odstawiacie teatru żadnego tutaj, mm. ale jest to tak zabawne, że czasami właśnie jakaś fraza, którą ktoś tam gdzieś, ampasam wypowie, jest mm. mnie potem jeszcze w uszach długo dźwięczy. Bo to jest po prostu śmieszne zabawne, także gratuluję wam. To też macie innych rzeczy. Em, mamo. Słyszałaś? <laughs> Hubert, nie mamy więcej pieniędzy. Co? Daj spokój. To w gratisie macie. Ja tylko jeszcze powiem tak bardzo krótko, że my weryfikujemy też rzeczy in plus czasami, więc mm. warto czasami zastanowić się nad tym, że na przykład, nie wiem, zjawisko typu disco polo, które mm. było odsądzane od siły wiary albo ich troje, tak? Fajnie jest się nad tym zatrzymać na przykład po latach i stwierdzić, że no to nie było aż, nie wiem, aż takie najgorsze, to nie zniszczyło Polski ani świata, więc czasami warto do tego zwrócić. Ale tu przejdę do pytania Jakuba, bo ono wydaje mi się jakoś tam się klei z tym, co przed sekundą powiedzieliśmy, czy powiedzieliście. Jakub pyta tak, czy jest jakiś temat, który traktujecie jak tabu, coś, co jest łakomym kąskiem, ale ze względu na poglądy, ze względu na ewentualne konsekwencje, czego nie chcecie ruszać? I Julia, uzupełniając, czy macie tak zwaną czarną listę tematów, których na pewno nie chcecie poruszyć, czy trzymacie się jakiejś narzuconej przez siebie cenzury? Y inaczej, to znaczy nie ma tematu, którego byśmy się bali w takim sensie, że ktoś będzie oburzony. Jezu, no bo jak zawsze ktoś będzie oburzony, tym bardziej, że, że mieszkamy w Polsce, Polacy mają dosyć krótki ląd, mam wrażenie, jeżeli chodzi o oburzanie się, więc, więc tak po prostu jest. Jeżeli weźmiemy osobę, która jest, nie wiem, hołubiona przez jedną stronę, no oczywiście już tutaj lecę troszkę wojenką, bo, bo w tym jesteśmy, ale jeżeli mamy idola jednej strony, a to ta druga strona nas będzie propsować za to, że go krytykujemy, a ta pierwsza będzie mówić, że zostawcie go. Więc, jakby to, to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że tak, jeżeli chodzi o kwestie jakichś tam tabów czy, czy jakiś blasfemii, dużo bluźnierczych rzeczy już padło w tym podcaście, także spoko. Ale wydaje mi się, że mamy no ona nie jest, nie istnieje fizycznie ale listę takich tematów, które odsuwamy. To znaczy, wiemy, że one muszą być kiedyś zrealizowane, że to jest bardzo ważne dla czasów, o których opowiadamy, ale nie chcemy tego spieprzyć, albo to jest za szeroki temat, więc trzeba go podzielić. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem to, że no, no nie było do tej pory podcastu na temat Jana Pawła II, co znaczy u nas, to jest hmm. po pomysł, to na po filmem. pomysł na podcast w podcast ogóle, na, na tak, cykl a propos naszej rozmowy przed nagraniem Hubert. Co? 10 odcinków, taki podcast premium. O, Cały czas ten... w sumie było o papieżu, więc... Ten, cała Polska była o papieżu ja, prawda, z drugiej ja strony, ja tak, więc to tak. faktycznie. Więc y, no czekamy z tym na odpowiedni moment, myślimy jak to ugryźć, tak? No czyli, nie wiem, zrobimy sobie z tego jakieś tam fragmenty i podobnie jest z Disco Polo swoją drogą, no bo też nie było odcinka Disco polowego. No, bo czy możemy zrobić. A myślicie, że emocje byłyby podobne, zwłaszcza jakbyście nadepnęli na odcisk? Myślę, że to już nie jest aż tak mimo wszystko gorący temat? On był bardzo gorący jeszcze tak, te, te dwa lata temu, to tak w kontekście działań TVP, w kontekście wciągania tam zespołu akcent do tego głównego nurtu, itd., mm -hmm. itd. i tak i tak dalej. Ta dyskusja się pojawiała, ale pojawiło się kilka książek, które podchodzą do tego, no właśnie jakoś z pokorą, nie z szacunkiem, ale też yy, w miarę obiektywnie, tak, typu tam pol Polski Bayer, Moniki Borys czy coś, więc myślę, że sporo już się ten temat, no, już przegrzał albo wyjaśnił, więc wydaje mi się, że to nie będzie aż taki gorący spór, jeżeli wypuścimy odcinek na temat jakiegoś wyimka całego zjawiska, no hmm. bo co, Disco Polo, odcinek dwie godziny, a pogadaliśmy o Disco polo. Yy, Wydaje mi się, że będzie sporo reakcji żywiołowych, ale że to, to nie jest to, co byśmy dostali jeszcze chwilę temu. Mhm. Mhm. Ja nie mam tabu z uwagi na poglądy powiedzmy, ale mam mhm. e, jakąś tam trudność czasami z poklejeniem nawet w głowie m, bardzo poważnych, tragicznych tematów z podcasteksem. Mhm. W sensie na przykład spokojnie byśmy, znaczy powinniśmy nagrać kiedyś odcinek o Watch Center mhm. tak, albo, albo o jakichś tragediach, ale... ale Jesteśmy śmieszkowi, więc wiadomo, że nie wypadałoby nabijać się, tak? Tam w zasadzie nawet z niczego, nie? A jak na przykład nagrywaliśmy odcinek o filmie Dług, gdzie weszliśmy dość głęboko w samą sprawę, którą opisywał, którą, którą filmował Krause, no to. On był troszkę bardziej taki usztywniony chyba. Znaczy, byliśmy mm. poważniejsi, no bo roz rozmawialiśmy o osobach, które przeżyły absolutny koszmar w ogóle. No, jest coś niewyobrażalnego, tak? E i, I ten film podobno był i tak lajtowy w stosunku do tego, co się rzeczywiście wydarzyło. E no i zachowywaliśmy powagę, tylko właśnie nie w sumie to nie wiem, słuchacze powinni chyba. Ale to czy można powagę. powiedzieć, że tym tabu jest y śmierć? Nie Sama śmierć, to nie wiem, no. Dzieci w Beczek, tak? To jest temat, który był głośny w latach zerowych. tak? Dwie mm -hmm. tragedie tego, takie były. Mówimy, piszemy o nim w książce swoją drogą, ale też w innym kontekście troszkę, nie? E, no i to nie, nie, nie wiem, czy to nie są tematy bardziej pod, dla twórców trukrajmowych na przykład, którzy. Którzy i tak mają taką konwencję, powiedzmy, mm -hmm. troszkę bardziej wyciszoną. A nie mm -hmm. m, Arizona, my tam. słyszałeś o Giertychu? pi Tak, szczerze, to tak trochę wyglądają te odcinki o Giertychu, szczególnie drugi. Ale to dlatego, że staraliśmy się jakoś egzorcyzmować te demony, które tam się pojawiają w związku z tematem, w związku z postacią. No ale tak, zgadzam się, jest parę jakichś takich rzeczy, które by od nas wymagały jednak. Tak, a propos tej blasfemii, nie? Że kurde, no to czasami tragedie są zbyt mało abstrakcyjne i zbyt bliskie, nie? żeby w to wszystko wrzucać no to, kurczę, no, zgadzam się z tym długiem, zgadzam się, że parę takich tematów jest, ale też śmierć jakiejś wielkiej osoby popularnej bardzo w Polsce, no to jest dla nas temat i coś takiego się pewnie pojawi jakoś niedługo, więc to też nie jest tak, że sakrum śmierci, tam, nie, ale... że ta na to ale o kim mówicie? No, no już, wiesz, pojawił się. A. Czy już say. to usłyszałem, Wielki, tak? Wielki Polak, to I tylko... nie Roman okay. <laughs> I nie Zbigniew <laughs> Okej. Okay. Uh, A, okay. A mieliście kiedyś tak tym, że na przykład za zabraliście się za coś i w trakcie pracy dzieliliście się tam z kimś, że robicie to, to i ktoś was wyhamował i powiedział nie, nie ruszajcie tego. Mm. Nie, bo nie. Nie, nawet nie, nie, nie mamy tempo jest takie, że nawet nie mamy za bardzo czasu tam konsultować, żeby się komunikować. No, My Nie pamiętam żadnej takiej cenzury, że o, może ominiemy ten, no nie, no. Tak, tak, tak. My to robimy rzeczywiście mocno na przyspieszeniu i jak ta praca trwa gdzieś tam tydzień nad odcinkiem i jest tyle tych rzeczy do przemielenia, no to raczej, raczej nie, nie ma przestrzeni na to, żeby się z kimś... No czasami tak, czasami się zdarza, ale jak się zdarza, no to, to nikt nas nie odwodzi. Ale no tak, no bo też jest takie założenie tego podcastu, że no że jednak mimo wszystko a propos tego pytania i a propos tych zjawisk, których nie ruszyliśmy, nie? Że tam jakoś nie szczypiemy za bardzo z niczym, nie? E Mamy jakieś takie wewnętrzne, powiedzmy, jakiś taki wewnętrzny instynkt samozachowawczy na zasadzie, dobra, to tutaj może coś tam, bo, bo proces, ale też jest dużo u nas rzeczy jakichś takich na granicy, że mógłby być proces, albo po prostu mógłby być. Nie nie, 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 właśnie, jest kilka odcinków, po, którym, po których nam od razu ludzie pisali jakieś rzeczy, typu pozdrowienia do więzienia i tak dalej. Będę wysyłał paczki. Natomiast nie było, nie było niczego takiego, nie było też żadnego kontaktu z tymi osobami, to znaczy nie było żadnego odzewu mhm. z ich strony. O tych, które moglibyście się spodziewać, od, że coś by było? O tych, tak? które tak, które były bohaterami. Tych odcinków, nie? Za mali jesteście, za mali. No. Czasem, Ilona pisze, czasem narzekacie, że początki były trudne i można było lepiej. Jaki odcinek z początków uważacie że ta, za taki, który dziś nagralibyście inaczej, ale jest już spalony? Chyba, że planujecie jakieś poprawki, może do, do czegoś z mm. przeszłości. No bo to setny odcinek dzisiaj to tak, tak, jest, tak. jest na co patrzeć wstecz. No poszło, nie? Tam przewróciło się, niech leży. E Generalnie, jeśli chodzi o powtórki, to myślę, że, że obaj byśmy chętnie powtórzyli pierwsze, nie wiem, kilkanaście odcinków, czy, czy, czy chociaż, z, no, do, no, ale może z dziesięć, nie? A przynajmniej pięć. Edytek e... tak bym powtórzył. Bo no, Edytek jest... nie, zdecydowanie, nie. bo to pierwszy i dużo osób niestety zaczyna od tego słuchania, to jest dosyć logiczne, ale to nasze jakieś takie po prostu błądzenie we mgle. Nie wiedzieliśmy w ogóle, że to będzie co tydzień, nie, czy, nie wiedzieliśmy, czy, czy, czy w ogóle będzie sens to kontynuować. Mm -hmm. Nagraliśmy jeden odcinek próbny i tyle, Mm. Ale okej, okay, w skrócie, co, co inaczej byście zrobili? Co tam według was jest do poprawki? E, no technikalia, ale to tam mm -hmm. nie jest aż, aż takie straszne. E, no, trochę za mało luzu jest jednak w tym wszystkim, dlatego że, że próbujemy nowej formuły, tak? Że rozmawialiśmy już <laughs> wiele razy w życiu ze sobą, ale, ale nie w tej formie. Trzy. Teraz się trzymam cały czas tej edyty górniak. E, no my wtedy mieliśmy jakieś takie założenie dziwne, że jeżeli to jest podcast o latach 90. bo na początku były tylko 90, potem zerowe dopiero w drugim sezonie, no to kończymy na latach 90. To znaczy, dobra. No tu mm. już dojechaliśmy 99, 2000 i nara. I na przykład w odcinku, w odcinku na temat Edyty Górniak w ogóle nie wspominamy o Korei i Japonii, o hymnia. O to. Tak. W ogóle teraz, z dzisiejszej perspektywy, gdzie dojeżdżamy do 2022, 2023, mm -hmm. to, jest, to jest nie do wiary. Więc, więc zakres też, no? mm -hmm. Nam się zmieniła w ogóle i formuła, ale też sposób pracy nam się zmienił, mm -hmm. no bo e, kiedyś sercze były bardzo luźne i potrafiły być długie, ale w zasadzie nie, nie jechaliśmy, nie, to było bardziej powiedzmy formuła E, rozmowy takiej mm -hmm. na temat różnych wątków, które poruszyliśmy w jakimś tam dokumencie, nie? A teraz rzeczywiście e, nie chcemy pomijać pewnych rzeczy, no. ja, bo czasami było tak, że po nagraniu odcinka się orientowaliśmy, że kurde, jeszcze było to, mm -hmm. i nie powiedzieliśmy o tym. Dobra, no? mm -hmm. trudno, leci, nie? Mm -hmm. e, dziś już tak nie ma. No. To jest też jakoś tam naszym przekleństwem czasami, ale no powiedzmy, że to wychodzi na dobre ostatecznie. A jest jakiś jeden odcinek, gdybyście mogli magicznie usunąć w ogóle z, ze świadomości wszystkich waszych <gry> słuchaczy, po prostu z, z kosmosu, ze świata, usunąć jeden odcinek z tych wszystkich, byłby taki? Nie, chyba nie. Nie ma wstydu. Kurde, no tak, tak usunąć to nie. No ja myślę, że poniżej jakiegoś tam w miarę akceptowalnego poziomu to, to nie schodziliśmy. Natomiast ta wspomniana górniak... Yy, i też odcinek y, o polskim folkpopie. popie golcach, bratankach, coś tam. Mhm. To były to takie czasy... No właśnie, my jeszcze nie, nie robiliśmy wtedy takich y, obszernych dokumentów, y, na bazie których potem y, sobie nawijamy tylko jakieś tam notatek Pięć, nie? Mm -hmm. Po prostu trzy zdania y, i pod tym względem szczególnie, że to jest muzyka, która mnie jakoś tak przy, przynajmniej mnie żywiej interesuje. Wychowała. Wychowała. Y, no jeszcze na na golcach na, na pierwszej i na drugiej płycie, bo na trzeciej to już, już komercja. Nie, y, no zrobiłbym to inaczej, to znaczy mam coś takiego, że no to jest jakiś taki temat, który można ugryźć. Dużo lepiej, a my wtedy nagrywaliśmy dużo krótsze odcinki, tak właśnie, mniej, mniej przygotowane. Ale też wtedy, a też to ten wątek się pojawi, też wtedy nie mieliśmy jeszcze warunków, żeby aż tak dużo czasu poświęcać temu mm -hmm. podcastowi. No. Mm -hmm. y obaj napisaliście w życiu prace magisterskie, prawda? Nie. Yeah. O, no właśnie. Ja napisałem dwie licencjackie, nie magisterskie. Bo, bo to jest. A, bo ty, <laughs> bo ty już... No to no świetnie, tak. to, 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 dobrze od, od tyłu zacząłem. Magdalena pyta, na jaki temat pisaliście prace magisterskie? To zacznijmy od nowa. To, to już ja Wykształcił <grym> To może ja powiem. E, ja pisałem o. Musiałem sobie przypomnieć, ale o doświadczeniu lat 90., to znaczy w jaki sposób polska proza, młoda proza z lat tam 90., późnych czy zerowych, reagowała na to doświadczenie lat 90., w, jakim, w jaki sposób ono się odbija no więc jednak gdzieś tam blisko tego wszystkiego pisałem tam o wojnie polsko-ruskiej nie wiem, pisałem o, o prozie Sławomira schutego i tak dalej, i tak dalej. fatalna jest ta praca, tak swoją drogą. Wydaje mi się, że dostałem piątkę, ale po prostu byliśmy chyba wszyscy tam w komitywie i ja też mocno działałem, więc widzę a dobra, nie? Czyli to, jednak. Znaczy jednak. W sensie. to jest, ale to jest znany syndrom, że nie? Przychodzisz do cioci na ten i tak, to mam takie ciasto, ale taki zakalec mi wyszedł tu z no, no. potem pyszne ciasto, ale jest tak, e, to taki no. zakalec, takie coś mi tu wyszło, tak. Tak, tak. No, to ale jest ale... tak, nie, ale takie to... piątkę co prawda dostałem, ale nie. Nie, takie... nie, 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 wiesz co, ja nie z ja tych, że tam ja e, się nic nie uczyłem, po tym szósteczka Naprawdę. Naprawdę czuję, że to, była, że to był kasztan, generalnie ta praca. Ja pisałem też, pamiętam, na wakacjach, byłem z rodziną i tam byliśmy, e, gdzieś tam we Włoszech, e, e, i sobie gdzieś pisałem pomiędzy, i to jest, to jest słabe, ale też, też akceptowalne, nie? Ale nieważne, w sensie mam do, do ak akademii jakiś taki stosunek, nie, nie, jest to jakiś, nie jest to dla mnie jakaś ambicjonalna sprawa. Nie? Także słaba praca magisterska, ale o latach 90. w polskiej prozie, kropka. No. To jest to tylko faktograficznie, mhm. gdzie to było? To było na Wydziale Polonistyki UJ. Okej, okay. a Bartek? E, ja skończyłem dwa kierunki, e, licencjacko skończyłem. andragogika na e, warszawskim i filmoznawstwo na, e, na jagiellońskim. No, i do tej pierwszej nie ma co mówić w zasadzie, to jest jakaś taka zupełnie nieciekawy temat. Natomiast drugi, druga praca. To, którą nawet nie pamiętam swojego drogą, więc nawet jakbyście dopytali mnie o tę pierwszą, to bym nie pamiętał. A druga praca była o, o, o narkotykach w kinie polskim. Po roku 89. i, i e, wydaje mi się, że chciałbym ten temat zgłębić, znaczy temat narkotyków niepolskich. Jeszcze nie, nie zgłębiłeś? E, zgłębiłem, to ale, tak a, ale inna, wydaje ale... się, że można, można troszeczkę, troszeczkę więcej tam ten i, i wydaje mi się, że chciałbym kiedyś ją e, opracować i wydać inaczej jakoś, ale zobaczymy, czy to, hmm. czy to się tak zapowiadam to od paru lat, ale... Może się w końcu uda. To w świetle tego, co powiedzieliście, bardzo to się dobrze klei z takim pytaniem od Kacpra. W odcinkach poruszacie wiele obszarów mm. szeroko pojętej popkultury, są odcinki muzyczne, filmowe, telewizyjne. Czy pokusilibyście się o jakieś odcinki literackie? Przy czym bardziej niż twórczość J.K.M. czy księdza Pawlukiewicza. mam na myśli mm. zjawiska typu polska fantastyka lat 90., czy postaciówki typu Olga Tokarczuk, albo nie wiem, Marcin Świetlicki. Jest to kuszące, ma to swoje różne strony, to znaczy, widzę, jeżeli chodzi o tematy literackie takie, które by jakoś nam wlazły, no za, nie wiem, Andrzej Sapkowski, nie? W sensie, grochola. Grochola, no tak. Nie, no jak najbardziej, jak najbardziej. Świetlicki to tak już bardzo, bardzo jak cię mogę, bo to takie bardziej banieczkowe, w sensie, że tak, funkcjonuje w jakimś tam otoczeniu, środowisku, co wiadomo, nie? że to jakaś tam ikoniczna postać, ale myślę, że dla kształtu naszych słuchaczy, no to tak o, więc... Ym... No, widzę jakiś taki potencjał w tym, ale żeby po prostu odhaczać istotne postaci literackie na zasadzie, robimy odcinek o świetliskim czy tam o pilchu, no to, to niekoniecznie. W sensie Wydaje mi się, że to się to się nie kliknie, to się, to się nie posłucha i nie będzie aż tak wielu osób ym, y, interesować, ale to nie znaczy, że po, po literackie rzeczy nie sięgniemy. Nie? Już pomijając jakieś poradniki, o których gadaliśmy do tej pory, czy jakieś tam poradniki podrywu, bo po jakąś taką literaturę faktycznie literatury. Pisaną, pisaną wielką literą, może sięgniemy. Ja ma ma takie pytanie: Czy jest jakiś temat, o którym nie nagracie, bo tylko jeden z Was jest zajawiony, a drugi sceptyczny albo obojętny? Co, no? A da co, się, in... Dacie przykład, gdzie się rozjeżdżacie? Jeden z najważniejszych tekstów kultury w ogóle mojego życia, czyli gra Baldur's Gate, komputerowa, Mateusza zupełnie ominęła. I teraz planowaliśmy coś z tym zrobić, nawet tam wysyłałem jakieś promocje, że, że tam za, <laughs> za, za 5 zł można sobie kupić, ale też rozumiem, że Mateusz nie chce, no bo to jest coś, co trwa 100 godzin, czy 120 godzin. Żeby w ogóle poznać, co to jest Baldur's Gate, tak z 15-20 trzeba tam spędzić, a to jest jeszcze raz przed 20 paru lat. Więc no rozumiem, że, 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 że można czuć pewną niechęć do tego tematu, jeśli nie zetknęło się z nim e, odpowiednio wcześnie. Tak, ten Baldur rzeczywiście. Ten a w drugą stronę? Że no, Mateusz ma, Bartek nie bardzo? Viva Polska! No to, to właśnie tak, bo tutaj są dwie rzeczy, że z jednej strony już trzymając się tych gierek, e, mi się widzi odcinek na temat PlayStation pierwszego, bo ja byłem konsolowy. Bartek był PC-Towy bardziej zdecydowanie, więc no nie mamy tutaj takiej wspólnoty i dla mnie to jest jakieś naturalne, organiczne, a, a dla Bartka niekoniecznie i po co gadać w ogóle o konsoli, na której, nie wiem, z której Bartek, no, to grałeś na pewno w ja życiu, ja nie? Ja ale, ale nie, nie tłukłeś tak jak ja. Więc to jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że czasami okazuje się, że nie mamy jakiejś takiej totalnie pełnej wspólnoty doświadczeń. To znaczy, ja myślałem o tym, że odcinek na temat polskiej wiwy tam z Małgorzatą Halber, którą pozdrawiamy. Tak przy okazji, było bardzo możliwe, że tego słucha na temat tych różnych programów, formatów, które tam były, jakieś tam wielkie hity teledyskowe itd. i tak dalej. Że, no jasne, w sensie dla mojego, tam, dla moich roczników to jest bardzo oczywista sprawa. Nie pomyślałem o tym, że, kurde, że pakiety kablówkowe są różne, że ten ma dostęp do tego, a ten nie ma tego kanału itd., itd. i tak dalej, i tak Bartek powiedział na przykład, że tego tematu nie zna, a ja zakładałem, bo na moim osiedlu w akurat to. w kablówce mhm. było wszędzie, nie? Więc to są takie mikro, po prostu mikro odchyły, jeśli chodzi o te wspólnoty tutaj doświadczenia. No po prostu wykluczone. Byłeś wykluczony cyfrowo. K <słuch> Krótkie pytanie od Roberta. Czeplin czy Kiton? Y to jest jeszcze, kontynuuje, czy może Czarek Pazura. <grafy> tak, Roberta pozdrawiamy. Robert jest jednym z największych zajewkowiczów na tak. kinanie w Polsce. Y no dla mnie Kiton zdecydowanie. No, Cenie jest Czeplina, ale, ale podobało mi się to, że Yy, że, że, znaczy, uczepina przeszkadza mi trochę ta jego tkliwość yy, momentami. Tak, ja wiem, że ona była podczyta yy, pesymizmem, ale, ale dla mnie zdecydowanie Baster Keaton i, i rzeczy, które też a czysto to, fizycznie robił to kiton jeszcze bardziej y y y pesymistyczny tak tak, no i był, nie tak dalej. Tak, ale właśnie bez tego, be, mm -hmm. bez, bez tej takiej warstewki powiedzmy tego y on nie był miły dla widza jakoś specjalnie tak, nie pozostawiał no tak. wątpliwości znaczy nadziei na to, że ten świat może być lepszy jeśli my będziemy lepsi i tak dalej, nie, nie, nie to się wszystko zawali pierdolnie więc, więc tak, więc dla <laughs> mnie zdecydowanie kiton. Michael dla mnie, bo nie znam się za cholerę na, na, niemy, na niemej komedii, chociaż swoją drogą miałem z Robertem spotkanie przypadkowe i bardzo miłe podczas seansu takowego. Ale byłem tam przez przypadek, bo ten seans był w knajpie, w której byłem i, i, i pozdrawiam w ogóle, bardzo, bardzo fajnie się gadało. Ale nie mam pojęcia, nie, nie jestem w stanie na, na, na to pytanie odpowiedzieć. Czarek Pazura, no, Marcin Daniec, nie? który łączy elastyczność Cezarego Pazury, drugie dno czeplinowskie. Taki smutek właśnie bastera Keatonu. Tak, Marcin Daniec. No. Ale przy okazji Michael Keaton to jest świetny aktor komediowy też, jest, o czym jest. wiele osób nie pamięta, ale jak już trafiła mi no. się komedia, to był świetny. Super. Ale a propos Czeplina, tylko ja, mnie pierwsza rzecz, jaka przyszła do głowy, to jest y, ta gala wręczenia y, Oscara za całą y, całokształt twórczości. Mhm. Nie wiem, czy widzieliście to takie owacje na no, stojąco. Tak. Jest to jedna z najbardziej wzruszających rzeczy i takich, mhm. takich przejmujących, takich, że patrzysz i za każdym razem ja czuję dreszcz na plecach i po prostu mhm. nie mogę przestać patrzeć na to, jak, jak te wszystkie tuzy, te, te wielkie, wiesz, gwiazdy wstają i tak robi się taki las. Stojących ludzi mm -hmm. i wszyscy biją brawo, a po drugiej stronie jest taki staruszek Czeplin, mm -hmm. który w ogóle nijak nie przypomina tego Czeplina z wąsikiem mm -hmm. z, ze swoich filmów niemych i po prostu, i, i, i oni go zalewają minuta po minucie tymi oklaskami i to takie chyba najbardziej zasłużone oklaski w historii kina w ogóle jak sobie o tym myślę też jest to wzruszające i przejmujące nie, niezwykle polecam obejrzeć bo to trwa kilka minut mm. a jest można no. bez przerwy oglądać można tak kierowca autobusu zatrzymuje mm. auto. tak jest ja nam to wideo i to jest pierwszy raz gdy widziałem tego Czeplina pozafilmowego, jakby poza wizerunkowego i pamiętam że to było takie dla mnie jakieś uderzające mimo że nie mam jakiegoś takiego wielkiego sentymentu do tego kina to tak jak to że on może więc tego, tego typu ludzką, już starczą, mówiąc brzydko, postać. No. Yy, Bartek pyta, U Bartek się powtarza, jaki jest. Ja, do tak, Nie no, tak. Do, Dopchaliśmy, dopchaliśmy. <laughs> 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 czy, my, czy myśleliście o wyjściu w tematyce ninetiesowej poza Polskę? Wychodziliśmy. Zdarza się, no. Tylko, że to są chyba tematy, które mniej wchodzą e, słuchaczom. E, znaczy, Czę jest, jest część tematów niepolskich, które są świetnie ogarnięte na YouTube, na przykład przez kanał, nie wiem, Archona, tak? Który tam, jak robi jakieś materiały o grach wideo, to one mają milion godzin i, i po prostu 700 odcinków o, nie wiem, tak? Mm -hmm. Więc to często to, to tak czujemy, że nie mamy nic do dodania, chociaż wiadomo, że zawsze jest coś, nie? Mm -hmm. y no ale wychodziliśmy czasami i, i, i jest sporo odcinków o niepolskich tematach, więc... Y Prosimy zajrzeć do archiwów tekstu, albo właśnie nie zaglądasz na przykład. Mm. No tak, no, masz rację. No, jeżeli naszym założeniem, powiedzmy, gdzieś tam podskórnie było zapełnienie pewnej niszy, żeby pogadać o tych 90 -tych zerowych w Polsce, o polskich, o, o tej specyfice, no to aż tak jakoś sięgamy. Owszem, zdarza się, ale skoro te tematy są tak mocno opracowane, a te, które my poruszamy, nie aż tak, no to nie ma sensu się rozdrabniać, bo ten zakres tematyczny nasz i tak już jest szeroki bardzo. Tak, i kliki, którym, o których wspomniałeś to też jest jakiś tam argument, no. To teraz pytanie o was. Lucyna ma właściwie dwa pytania. I to takie bardziej chyba prywatne. Pierwsze jest takie, jak lubicie spędzać czas wolny, wakacje, yy, plażing, czy raczej chill w lesie, a może zwiedzanie, a może jesteście prawdziwymi prywaciarzami i nie ma wakacji, a robota, robota, robota. I to, no, no może to pierwsze najpierw. Ja lubię z jednej strony góry i bardzo lubię yy, zwiedzanie miast, dużych zwłaszcza. Czyli dla mnie albo las, mm. albo, albo taki radykalny beton. Mm. A ostatni radykalny beton? Nowy Jork. w tak <laughs> <laughs> Nowy Jork w czerwcu tego, tego roku. I tak, bardzo, bardzo lubię nie wiem, chodzenie po sklepach na przykład. Nie, nie żebym kupował jakoś dużo. Tak? Mm. To nie jest jakiś taki rodzaj wypoczynku, że wychodzę jak Carrie Bradshaw ze sklepów no, z no, torbami, tak? tylko e, lubię patrzeć co można kupić w, albo co można... Bardzo lubię muzea i tak dalej, więc to jest... To jest to. Ostatnio akurat załopaliśmy się na te, na te pożary w Kanadzie, które sprawiły, że Nowy Jork był żółty. I rzeczywiście mm -hmm. poszliśmy na spacer myśleliśmy, że zemdlejemy w tego spaceru. Co Legacja? to znaczy, że co, że, Bo, że co było nadleciał, żółte? Nadleciał, nadleciał, nadleciał powietrze z, z nad Kanady, w której paliły się lasy akurat. Nie? I, I Nowy Jork był żółty, w sensie powietrze było żółte. Taki filtr żółty jakby tak. się zrobił w powietrzu, tak? Tak, wrzuciłem na Instagrama zdjęcia z wtedy i napisałem chyba, że to jest no filter. Naprawdę tak wyglądało powietrze, było żółto. Nie? I, i, i no wyglądało to jak, jak, jak sceny w Meksyku w filmie Netflixa. Nie? Mm -hmm. Ale wiesz co mi przyszło do głowy, bo ja mam od, znaczy tak, od, odniosę się do, do swojego doświadczenia i ja w sklepie moja percepcja wytrzymuje takie po wchodzeniu po sklepach mm. jakieś 15-20 minut się po prostu męczę. Za dużo impulsów, za dużo, mm. za dużo wiesz, co za dużo rzeczy. I, I teraz jeżeli ty to lubisz, to jakoś mi się teraz to składa w całość z tym, że no, po prostu że masz dużą wytrzymałość na impulsy. No bo jeżeli oglądasz dużo materiałów w researchu na przykład, mm. a podejrzewam, że to są te dziesiątki roboczogodzin właśnie przed ekranem, to znaczy, że głowa wam to to jakoś wytrzymuje i jesteś w stanie zarówno zbierać te impulsy na głowę z, z, z netu, z ekranu, jak i na przykład właśnie ze sklepów, bo to trochę jest jakaś analogia. Tak, nie? To znaczy w ogóle mm. jestem komiksiarzem, więc w ogóle też lubię grzebać w sklepach z komiksami, tam w A, okay. pudłach i tak dalej. Często są dosłownie pudła tekturowe w sklepach z komiksami, tak. nie można sobie pogrzebać. No tak, no to, to my dobrze pracujemy ze źródłami i część tej pracy ze źródłami to jest pójście do biblioteki, do działu z wolnym dostępem, tak, i po prostu szperanie w książkach i no nie wiem, ja, ja mam na tyle jeszcze dużo skupienia, chociaż mam coraz krótszy ten attention span, tak, ale jeszcze nie na tyle krótki, żeby, żebym nie wytrzymał, nie wiem, dwóch, trzech godzin w bibliotece na przykład, nie? Mateusz, wakacje, wolny czas? Hmm, no i Faktycznie coś jest z tym prywaciarstwem, jako że, no tak, je, jestem prywaciarzem, no Bartek też, już obaj jesteśmy prywacierzami, tak. więc z tym urlopem to jest tak e, no, trudno, trudnawo. Złapałem na tym, ale muszę to zwalczyć, że mam dosyć spory problem z odpoczywaniem, to znaczy z takim odcięciem. Na przykład niedawno byłem przez kilka dni w Italii na, na weselu i nie miałem bo Włochy, więc nie miałem, nie miałem internetu. I... <grym>, to była taka kraina bez internetu. No, ale, bo trochę tak. I, i, I jak wróciłem, no to tak no, przez ten czas no, tak jak to ogarniamy, jak się dzielimy, no to Bartek musiał. Musiał sam to ogarniać i było po prostu już mnóstwo tematów do przegadania po jakichś czterech czy pięciu dniach, no to, to, to był krótki wyjazd i ja mam po prostu, to nie chodzi o jakieś takie FOMO, tylko mam wrażenie, że tam gdzieś coś się, coś się mieli, na pewno przyszły jakieś maile, jakieś tu jakieś propozycja tu trzeba coś zdecydować i tak dalej, więc średnio, ale pytanie dotyczy tego jak, jeśli już, ja się czuję zdecydowanie lepiej w mieście, ale to może właśnie przez to, że Jestem w tym szumie i gdy jestem na, na łonie natury, to tego szumu nie ma. Jeszcze mhm. czuję trochę nieswoje. To znaczy, nie wiem za bardzo, co zrobić z głową, bo jest tak cicho, więc wolę miasta yy, i wolę jeść, yy, pić i zwiedzać zdecydowanie niż. Niż plaże. Chyba, że jest jakaś taka opcja basenowa, to w ostatnich dwóch latach odkryłem, że jednak wiem, dlaczego ci ludzie w tych tam hotelach tam all inclusive i nie idą nad morze, tylko moczą dupę w hotelu w basenie. To jest, ja wciąż żyję, ale... Nie to jest wspaniałe. Ale nie, nie jak masz wiesz, 500 osób, nie? Mhm. Z czego 400 z Polski, tylko po prostu jak jest opcja, że jest basen faktycznie i tam ze znajomymi sobie, sobie moczy sztułek, to to jest, to jest miłe. No? A które miasto lubisz najbardziej? E, włoskie. Nie, no takie, no A. po prostu, z, Bo ja, ja, mówisz miasta, miasta, ja no to które nie, najbardziej. Ja prawie nigdzie indziej nie byłem, e, <głos》>, szczerze mówiąc. E, jeśli chodzi o Włochy, to sympatyzuję z Bolonią z jakiegoś powodu, byłem tam parę razy. Jeśli chodzi o sportowe względy, no to Turyn e, i tak dalej. I tak, Warszawę lubię, prawda, Kraków też lubię tak naprawdę, chociaż mnie uwiera, więc, więc tak, e, no. no, no, no. Uwieracie, co to znaczy? No, już, co, już trochę zmęczenie materiału. Już mam wrażenie, że wyczerpałem wszystkie rzeczy, które tam były, plus jednak ta cała gadka, która się toczy od wielu lat, że wiesz, tam taka mentalność jednak no, zawsze taka prowincjonalna, zaściankowa. I tak starałem się myśleć, nie, to jest takie. Że tak nie strajcie do tego swojego gniazda i tak dalej. Ale na wielu płaszczyznach, w jakichś takich in instytucjonalnych wątkach i tak dalej, i tak dalej, to bardzo często wychodzi. A jako, że tutaj jestem jako taki regularny turysta, to może dlatego tego nie doświadczam, ale na razie mam jakieś takie... Tutaj w Warszawie. W sensie. Dobre, tak. Ogólnie mam dobre, dobre wrażenie związane z tym, bo zawsze jak tu przyjeżdżam, to dzieje się coś sympatycznego. prawda tutaj. No. Setny odcinek Podcast no A jeszcze miasto, do którego byś strasznie chciał pojechać, tylko się jeszcze nie, nie, nie zdarzyło. No to też nawiązując tutaj, z, 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 Bartek mnie oprowadził po Sulujówku, 7 minut byliśmy już tam, <laughs> e, już wracaliśmy do Warszawy, y, ja bym w ogóle, tak gadaliśmy ostatnio z moją dziewczyną, że, że fajnie by było się do Stanów wybrać, to znaczy ona już była, ja nigdy nie. I wiadomo, że ten mit, że to było też coś obecnego w naszym pokoleniu, ten amerykański mit, potem jak już zaczęliśmy czytać i pisać, to się skumaliśmy, że to jest bardziej skomplikowane, ale jest to wciąż intrygujące i ciekawe. Więc tam bym chciał się kiedyś wybrać. Nie wiem, byłem na przykład, nie byłem nigdy w Anglii, byłem w Irlandii dwa razy, a to jednak nie jest to samo, więc chciałbym zobaczyć, tak. zobaczyć chociaż Londyn. No. E, inne pytanie, teraz muszą paść słowa konk konkretu. Dobre. Andrzej pyta tak, o, opowiadaliście kiedyś, że podcastex zaczął wam zajmować tyle czasu, że aż musieliście zrezygnować z innych zajęć, propozycji, czy za tym jesteście już na etapie, że to się bilansuje i da się z tego wyrzeć? Da się wyżyć. No, Włochy, Nowy Jork, wiadomo, No właśnie tak, słyszę, to się jakoś układa w całość, no. Da się wyżyć faktycznie, no ja porzuciłem etat w ogóle. Na początku się jeszcze oczekiwałem, że o, dwie piąte etatu, może jeszcze dam radę. Nie. W końcu okazało się, że nie. No, ale to nie są, tak szczerze mówiąc, mówię teraz zupełnie, to nie są jakieś takie pieniądze, które pozwalają na jakieś super życie. Ten, ten Nowy Jork wydarzył się na przykład u mnie dlatego, że z moją dziewczyną sprawnie to zrobiliśmy i kupiliśmy bilety pół roku wcześniej i i, I rozłożyliśmy sobie te wydatki na pół roku, tak? więc to, więc to nie jest tak, że aha, jedziemy nie. jutro. Już hotel kupiłem, nie, 15 tysięcy. Więc nie, tak, takich sytuacji nie ma i mam nadzieję, że się wydarzy, wydarzą kiedyś, ale na razie jeszcze nie. No, tak, tak, tak. Da się, da się wyżyć, rzeczywiście musieliśmy tam poryzygnować z wielu rzeczy, prawie ze wszystkiego. Coś tam się jeszcze robi na boku, jeżeli jest opcja, przynajmniej jeśli chodzi, jeśli chodzi o mnie. Są takie miesiące, że jest bardzo spoko, bo były i takie miesiące, są takie miesiące, że jest tak e, jakby, no, granica przeżywalności, mm, więc gdyby to się ustabilizowało, to już by było bardzo, bardzo spoko, a tak to jest różnie. No ale tak, pytanie dotyczy przeżycia, to żyjemy. Na bułkę starczy. No, no, bułkie, no tak, to bardzo, no, da, fi, finał pytanie jest bardzo taki delikatny, czy to się bilansuje. Czy to, to się bilansuje. w ogóle, bilansuje. W ogóle tak, czy tego. to się bilansuje. Nie mamy dzieci i to jest no, tak. pomocne w tej sytuacji tak. powiedzmy, nie? No ja mam czwórkę, że go milczę. Nie, no właśnie tak, tak. Ja absolutnie wiem, że jakby widzę swoich znajomych, którzy mają dzieci, i, i bardzo podziwiam czasami ich starania. I zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że nie wyżywiłbym dziecka z podcastem. Nie? nie byłoby szans na to. Nie? Jeszcze jest drugie pytanie od Andrzeja. Jakie podcasty polecacie? W końcu jesteście raz w tygodniu, a ja na siłowni pięć razy, więc szukam innych inspiracji. Mhm. Ja jestem tak, ja jestem mało podcastowy. Jestem podcasterem, ale nie mam za bardzo na to czasu, i też w trakcie pracy nie jestem w stanie niczego werbalnego doświadczać, ani też słuchać muzyki, więc no po prostu nie mam kiedy. Słucham płytkastu, to jest czysto muzyczne, też opasłe odcinki, i też pozdrawiam, bo poznamy część ekipy. Zależy od gościa, czasami wrzucę Karola w sensie Imponderabilia. Karola Paciorka, tam ostatnio z Zandbergiem czy coś tam, więc ten, e, jakieś takie rzeczy do sprzątania, ale z mojej strony, aha, no tak, no czasami sam jest Beta, e, nasz zakolegowany podcast, ale też nie słucham regularnie, więc jestem mało podcastowy, nie, ty bardziej. Tak, ja dość radykalnie słucham podcastów i no, mogę zacząć wymieniać, ale nie wiem czy, 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 nie wiem ile takich podcastów. Nie wiem w ogóle, czy, czy nas nie wyrzucą Właśnie teraz. też mi tak wydaje, że się kończy czas i czekam, aż ktoś tam tutaj wejdzie tak, tak, że tak. coś powie. że. tam jest ktoś po drugiej stronie no, tak. chyba? W ogóle nie ma już. Już, już nie, nie, już, do domu, już, już tak, do nie. <laughs> nie. całą noc, dopóki zrobimy wszystkich <laughs> pytań. Nie, spoiler master, na pewno Michała Oleszczyka, najlepszy podcast filmowy w Polsce. Polityka Insight, bardzo dobry podcast polityczny, też świetny podcast polityczny. Teraz jakiś czas temu uruchomiło Okopres. Zgami mm -hmm. prowadzącymi. To prawda. Co tam jeszcze? Kurczę, tak z głowy właśnie Powiedziałem się zapisać te podcast. Mm. Wiedziałem, że mam to zrobić, i, i w końcu nie zrobiłem. Jakieś pisałem też na, fan, na fanpage'u naszym. No, nie, um, chyba na, na licznych ranach. na licznych się. ranach może tak. Płytka też to jest coś, czego, czego słucham. To jest bardzo głębokie wejście w kwestie muzyczne, takie niepokojące głębokie. Mm -hmm. Eee, dosłownie 2,5 godziny mówię, mówimy o jednej płycie, nie. O oh, wow. ambitnie Więc tak, eee, co tam jeszcze No kurczę, nie przygotowałem się Ale tak, słucham bardzo dużo i, i, i dziękuję za to, że, że, że Ci ludzie nagrywają mm. Nie słucham za to tych y, kryminalnych I Pozdrawiamy tutaj Justynę Mazur Nasz <laughs> <i Lęskowi>. eee, <laughs> tak. na myszkę, którego też poznałem kiedyś I tak dalej eee, Ale e, moja dziewczyna słucha radykalnie A mnie to bardzo e, Mnie to dołuje trochę ja mam podobnie. Nie? To znaczy też moja dziewczyna tego słucha i też mnie to dołuje. Tak, Justyna, przepraszamy, ale i tak jest nabity odsłuch, jeśli tak. odsłuch na gospodarstwo domowe jest tutaj zrobiony. Tak. Nie wiem, te, te podcasty kryminalne trochę działają tak, że człowiek, człowiek się tylko powinien modlić, żeby go nikt ciekawie nie zabił. Bo jak się ktoś zastrzeli po prostu na ulicy, mhm. chuj, nie? Mhm. Ale jak ktoś, nie wiem, zamorduje cię Ludojac z Krakowa... Totalnie staniesz się bohaterem podcastu mm -hmm. za 10 lat. Jak mm -hmm. już będzie wypadało, żeby o tym mówić? Nie? Mm -hmm. A właśnie, to, czekaj, to, to jest ciekawe, <laughs> ciekawe pytanie. Już je muszę. O, właśnie. Marcin pyta: Gdyby podcastek opowiadał o latach XX-XXI wieku, której postaci ze świata rozrywki należałby się pierwszy odcinek? Hmm. Hmm. Czyli dla odmiany w, w współczesność. Roman Giercy. <laughs> Znowu? <laughs> no, nie, nie zniknął, nie? Nie, no na pewno któryś z tych dużych raperów, moim zdaniem, nie? Nie wiem, Kwabona Fide, to jest bardzo ciekawa postać. Raper. Albo mówimy, tak, zakładając, że, że ograniczamy się do polskich, no? No. no to na pewno. Tak o Hemingway, to jest super ciekawe. Też pomyślałem raper. właśnie i o Tako, no. Więc, więc tak, z postaci filmowych... Tomasz Schurhardt jako aktor na przykład? Widziałbym taki odcinek. To jest, yy, aktor z Ja bym tom. go słyszał, tak. No. To znaczy, chętnie bym tak. Mm. Mm -hmm. Niesamowity zasięg ma gościu. Zresztą właściwie no. wszystkie te kandydatury wasze są takie, że teraz mi się lampki zapalają na konsoli, że tak, że tak, tak, tak. No, stand-up by trzeba było też wciągnąć w ogóle jeśli chodzi o, o potencjalne tematy. Marcin Daniec. Marcin Daniec, Rafał Paczesz, właściwie mm -hmm. podobni. Podobni artyści, estradowi, no. Jeśli chodzi o zagraniczne, no nie no, trzeba by, trzeba by było nagrać o Kanie, ale z drugiej strony no właśnie to jest jakby nagrać o nim dziś, bo jeśli chodzi o jego karierę i rzeczy, które się wydarzyły, no to to nie są lata xx wieku po mhm. prostu, ale to jest taka postać, którą trzeba by wziąć na, na tapet i by było z tym jebaniny sporo, no. Ja tego trochę. A to nie jest trochę tak, że to jest inne wyzwanie, jak się robi o kimś, kto jest w biegu, czyli tak. wtedy robisz mu jest. taki freeze frame akurat teraz jak biegnie, ale przecież on już, jak o nim zrobisz, to on już będzie, wiesz, dwie przecznice dalej, tak, nie? Tak, to jest właśnie ciekawe w tak że jesteś w stanie spojrzeć na zjawisko, które już zastygło w tym bursztynie, tak, i... i ocenicie jakoś sobie, albo chociaż mu się przyjrzeć, nie? Mhm. No tak, no, nawet jeżeli ktoś biegnie dalej, to to też pytanie, ile przebiegł, nie? No i jakby Kuba, Kuba Wojewódzki biegnie dalej i to z powodzeniem, jednak ten podcast jest, jest popularny przecież, a program jest po prostu, ale tu, te, tutaj już się wydarzyło sporo, już były meandry, tak? Zmiany trasy po drodze, więc, więc mhm. można, no. E, Aga pyta, co stało się z prywaciarzem z pierwszych odcinków? Takie pytanko.

na kanale. Wyjechał do Niemiec. Tak, no. Wyjechał do Norwegii na truskawki. Ja nie wiem, w sumie, no to, to, był, no to był taki żart, który myśmy robili w pierwszych odcinkach, że mówiliśmy takim głosem. No, no. E, no i nie wiem, czy to wynika z tego, że, że, że jakoś z przekory nie chcemy powtarzać żartu, ale ja bym w sumie go chętnie czasami powtórzył, tylko zapominam o tym. Czyli ja nie wiem, czy on tak całkiem zniknął, to znaczy ten model, ten, ten głos się czasami pojawia, tylko faktycznie tego on, bo tak w pewnym momencie gadając stwierdziliśmy w trakcie odcinka, że to jest, że to jest nasza maskotka w ogóle, kto, jego, to jest prywatiasz. no i tak to tak to poszło i faktycznie część osób to, to kupi, kupiła. Nie chcieliśmy zarżnąć żartu, bo też się zdarzało, że tam kogoś spotykaliśmy i to też były miłe spotkania, ale ta osoba mówiła na przykład cały czas z tym prywaciarzem. To było takie super gość, jesteś, ale. <śm> Jakby, I myślałem wtedy o osobach, które faktycznie są popularne, tak naprawdę popularne. Jakichś komikach na przykład. że Jezus to musi być wykańczające. Nie? Już, wiesz, nie chcę żałować płaci na dańca, ale jak ktoś tam do niego przychodzi i przez godzinę, kurwa, wierci w tej maskotce i mówi, to, to musi być trudne. No. Ty masz takie trudne tez, spotkania z, z ludźmi? Takie, że już wolałbyś trochę pójść sobie. Ludzie to piekło, no. no. <laughs> ale bez względu na to, kim ja jestem. Ja nie nie. Zawsze dla mnie ludzie to piekło byli. Dla mnie zawsze, jak ja jeszcze nie wiedziałem, co to są milionerzy, to, to już tak było, więc. <laughs> to ja ma, ale to, ale to, to znaczy, że to mój osobisty problem, a nie tych ludzi. Ja nie miałem takich ochornych powiedzmy, nie? No, znaczy przy jednej, o których wspomniałem, byłeś. W sensie on, doświadczyliśmy jej wspólnie. Mam kiepską pamięć Alzheimera, wiesz o tym. Więc... Nie, no tak wiem, <laughs> wiem. wiem. I też nie będziemy przywoływać, żeby nikomu nie tak, było tak. tam. A propos ciekawych czasów, właśnie czy jesteśmy ciekawi, czy jesteśmy w ciekawych czasach, które na przykład sprawią, że, że za 10 lat będzie można raka wyleczyć albo Alzheimera, o którym wspomniałeś. Tak sobie pomyślałem. Ja się nie załapię, już. Ja zapomnę o tym, że można tak zrobić. <laughs> I jeszcze jest jedno pytanie. Jeśli mamy, czy jesteście szlipowani jako para, czy powstają o was fanfiki na odpadzie? Chcielibyśmy, żeby powstało. Znaczy, nie, nie, nie. Spra nie sprawdzaliście? Tylko nie, powiem, coś, że to od dawna ja ja jest. Dobra, pytanie. Ja sprawdzałem. Sprawdzałeś? Nie, nie ma jeszcze nic. O. Nie wolno, nie, nie można tak robić, nie, nie polecamy e, szypowania nas na ładpadzie. Tak, tak. No to z, z, z pewnych względów to, to się nie ziści, nawet gdyby ktoś, ktoś to szypował. Gdyby ktoś nas szypował, czasami zdarza się, to na, nawet dosyć często, jeżeli mamy jakieś wspólne zdjęcie, to ktoś pisze, że a chciałbym, żeby ktoś tak... Patrzył na mnie tak jak Bartek na Mateusza, albo jak Mateusz na Bartka. I to czasami są w ogóle zupełnie neutralne spojrzenia, mam wrażenie, to. że to, bo czasami faktycznie jeden, chodzi, jeden się śmieje i to jest jakieś takie faktycznie, że jest taki roziskrzony i to rzeczywiście wygląda jak zalążek romansu, ale bardzo często to jest po prostu. Ten, no. Więc wydaje mi się, że to jest takie paraszypowanie, jednak w ten sposób. No. Zrobicie kiedyś pyta Klara, odcinek o Radiu Maryja ryzyku i inny odcinek o kontrowersyjnych reality shows też zagranicznych, ewentualnie. Prawie, prawie wszystko. Jak najbardziej jestem. Pewnie. Jestem fanem postaci. No właśnie, jak się teraz I zastanawiam, wie? to się dziwię, że 100 odcinków i jeszcze nie. A czy był wspomniany mocno w odcinku o Giertychu mm -hmm. Tak mi się wydaje, że był. Tak. E, będzie go więcej pewnie w trzecim odcinku, no bo wiadomo, Liga Polskich Rodzin i. Inne wspaniałe wspaniałe stowarzyszenia Ponolewski. i grupowania, tak. Natomiast na pewno będzie świetna książka Imperator o ryzyku powstała, i to też było nasze źródło w tym kiertyku. I to tam jeszcze jest? E, reality Shows. Inne odcinki o kontrowersyjnych reality. No to, shows. Znaczy, pytanie, co to znaczy w ogóle kontrowersyjne? Na pewno będą, będą odcinki o reality Shows, które były u nas emitowane. Przynajmniej o jednym, no bo to jest jakby no-brainer, że, że trzeba porozmawiać o czymś. Jak z Orwella, e, Big Brother. E, zagraniczne nie, no bo już mamy, tak jak mówiłem, ten zakres i tak szeroki, no to mm. nie będziemy aż tak myślę, że sięgać. Nie? Chyba, że był w Polsce, to bym rozważył jeszcze, no, nie? Tak, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo daleko konaliście dokonaliście jakichś takich potencjalnych tak. rzeczy, nie? że jest tyle, tyle ważnych? ten, Mary, y, Maryja, Maryja. w mi sensie w ogóle odcinek o ale Wszystko nie, o Nawet nie o, o było, nawet nie o radiu Maryja, tylko o Matce Boskiej. Wszystko przed nami. No. Martyna pyta, czy Bartek wie, że jego śmiech jest ikoniczny, porównywalny ze śmiechem Michela Murana? Nie wiem. <grym>, no to już teraz. <grym>, wiesz? Nie wiem. Smerwne <grym>, hity, dziękuję, pyta dziękuję. Martyna, smerwne hity, hit czy kit? Hit oczywiście. Hit, ale nie zdołaliśmy zrobić odcinka. Nie daliśmy rady. Okazało się, że za mało materiału. I w pewnym to. sensie to odpowiada na pytanie, które yy, chyba gdzieś tutaj nam. No tak, by, chyba się już nie wciśnie, ale było coś takiego, czy był temat, przy którym odpadliśmy, dlatego właśnie, że nam research jakoś nie wchodził. No to trochę tak, no tutaj jest za mało, jest materiał dźwiękowy, ale poza tym jest za mało rzeczy. Oczywiście, że hit. Jak wszystko, co zrobił Ryszard Makowski. Jest... Tak, tak, to właśnie Andrzej też pytał, to było to pytanie o to, czy oprócz tych, po, tych o, inne, o rekomendacje, czy no, był no, jakiś no. temat, który padł na etapie no. researchu i musieliście zrezygnować? I jeśli tak, to z jakiego powodu? Tak, no, to to jest, to jest to, no. A jedliście szyszki? Czy w dzieciństwie jedliście albo nadal jecie, bo ja tak, obecny w każdym szkolnym sklepiku przysmak dzieciństwa, czyli szyszki Martyna, jeszcze pytam. Nie. Ja nie. Chyba nie. Bo to był ten taki ryż. To jak, jak ryż, jest taki dmuchany ryż, taki dmuchany, e, tak, uformowany w taką gulę. Tak, preparowany, jak już tak się to nazywało. Tak, super. Ja, <gulę> ja pamiętam, że to wcinałem, bo to też można było luzem kupić w ogóle, że tak to wrzucasz jak, jak wiewiórka, ale to jeszcze było w szyszkach sklejone i oblane mm -hmm. czymś słodkim. Takim czekoladowym. No, 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 jakimś nie. Ja, ja, ja takie pamiętam. No to tak, myślę, że my, my podobnie. To ja wolałem jakieś tam chitosy ze snaków. Jadłeś szyszki? No tak, tak, stąd znam w ogóle i smaki okay, i kształt, tak. I to pamiętam, że jeszcze chyba ktoś to u mnie w rodzinie robił, jakaś ciocia moja, czy siostra, robił ojca, czy, Robił takie o. w domu, takie szyszki, że to pamiętam, taką taką ażurową chochlą wycią to wkładało się do, do, do jakiejś tam garnka, oblepiało się to jakąś czekoladą się wyjmowało. Później to obsychało i było takie. Mm. Takie jajka z niespodzianką tylko 50 lat też. No tak, no, w sklepach, no, trzeba było robić samemu słodycze, nie? No, to, to, to tak, tak. Nie wypominając, prawda? To co, mili państwo, dziękujemy bardzo. Odhaczone <noise> wszystko, bardzo dziękuję, setny odcinek, jak ja się cieszę, że mogłem być z wami, bardzo dziękuję. My dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To był koszmar, prawda Hubert? Rzeczywiście, serio. Tak? No, dziękujemy <głos》>. bardzo, tak, że, że, że przyszedłeś. I... Tak, jeśli koniec kariery, to jakiś taki sympatyczny przynajmniej, tak? tak jest. Właśnie, bo gdzie, to jest faktura dla mnie, czy gdzie? E, a, a musimy, Ideja. musimy... Ideja. No, dobra, 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 dobra. <głos》> Czułem, że tak będzie. Dzięki, hej. Pa. Dobra. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Poza Dzięki. Razem. Udało o, 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 woda się wylała, nie? Nie. Zniszczyłem sprzęt, jakby co? Ja muszę padać. Podcast przygotowali Martek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.